Wielki zaszczyt dla Fundacji, że możemy gościć tutaj taką ważną imprezę i byli tutaj, była część z Państwa tutaj na poprzednim posiedzeniu czy na poprzedniej konferencji, więc ja chciałbym jeszcze raz serdecznie wszystkich przywitać i cieszę się, że drugie polsko-niemieckie forum dialogu o przyszłości demokracji odbywa się tutaj u nas w Centrum Konferencyjnym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i bardzo chętnie poczekam na wyniki tutaj dzisiejszych dyskusji, dlatego że przyszłość demokracji to nie jest tylko temat, który powinniśmy dyskutować w kontekście stosunków polsko-niemieckich, ale również jest to temat i wyzwanie dla całej Europy. Dlatego gratuluję organizatorom i życzę wszystkim tutaj ciekawych dyskusji. Mili Państwo, dzień dobry. Nazywam się Maria Skóra i reprezentuję Das Progressive Centrum. Think Tank w Berlinie, którego jednym z bardzo istotnych tematów jest współpraca polsko-niemiecka. I tak jak już wspomniał pan dyrektor Hoffmann, pierwsze forum polsko-niemieckie odbyło się 7 grudnia 2016 roku i tak wtedy, jak i dziś, mieliśmy ten ogromny zaszczyt, że mogła nas ugościć Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Centrum Konferencyjnym Zielna i niezmiernie była naszym partnerem wtedy, jak i jest dziś. Te spotkania European Town Hall Meetings odbywają się w ramach projektu Dialogue on Europe, który finansowany jest także ze środków niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach tego projektu ponad dwuletniego odwiedziliśmy 7 krajów, Włochy, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Grecję, Wielką Brytanię i Polskę, ale tylko w Polsce spotkaliśmy się 2 razy w ramach tej niemiecko-polskiej wymiany. Zatem bardzo się cieszę, że Państwo są tutaj z nami, bardzo się cieszę, że przyjechali do nas goście, Manuel Saracyn, jak i Paul Meissen. Bardzo się cieszę na następujące warsztaty, jedne z Maciejem Gdulą, drugie z Laurą Krause. I cóż, pozostaje mi życzyć Państwu owocnych dyskusji i dobrego dnia. Będziemy się jeszcze spotykać w tej sali po warsztatach. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala, think tank założony we Wrocławiu, miejscu narodzin i pochówku właśnie Ferdynanda Lassala, patrona naszego stowarzyszenia. Jest mi niezmiernie miło, czujemy się bardzo zaszczyceni zaproszeniem do współorganizacji dzisiejszego spotkania, ponieważ kwestia populizmu i kryzysu współczesnej demokracji to jeden z najważniejszych tematów podejmowanych przez nasz ośrodek w ostatnich latach. W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach prowadziliśmy 2 duże projekty. Jeden pod nazwą Demokracja, reaktywacja debaty o kryzysie demokracji i drugi Przegrani globalizacji i wyzwania dla progresywnej polityki. Wydaje się, że dzisiaj kwestie związane z populizmem i z kryzysem demokracji stanowią centralny punkt nie tylko polskiej debaty, ale także europejskiej, światowej debaty publicznej. Niewątpliwie wielkim wyzwaniem dla sił demokratycznych jest kryzys legitymizacji instytucji demokratycznych. Obywatelki i obywatele różnych krajów przestają ufać w sprawczą moc instytucji demokratycznych. Wielki deficyt zaufania wobec partii politycznych, wobec instytucji wyborów, to także te kwestie, które niewątpliwie stanowią wielkie wyzwanie dla współczesnej polityki. I dlatego bardzo się cieszymy, że tak licznie Państwo stawiliście się na nasze dzisiejsze spotkanie i bardzo cieszymy się, że zaproszenie na naszą konferencję przyjęli goście nie tylko z Polski, ale także z zagranicy, których już przedstawiła Maria Skóra, ponieważ niewątpliwie te kwestie, które chcemy dzisiaj podjąć i te pytania, na które chcemy dzisiaj poszukać odpowiedzi,
To są problemy, które nie mają charakteru narodowego, tylko mają charakter globalny. Więc wydaje mi się, że to bardzo dobry sygnał, że dziś w Warszawie dyskutujemy o tematach także w kontekście globalnym. Życząc Państwu udanej konferencji, chciałbym jednocześnie skorzystać z okazji i przekazać kilka uwag technicznych związanych z tym, co wydarzy się za chwilę. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani dyskusją z doktorem habilitowanym Maciejem Gdulą, autorem głośnego raportu o wyborcach partii populistycznej w Polsce i autora świeżo wydanej książki Neoautorytaryzm, serdecznie zapraszam do sali na końcu korytarza, która mieści się tam, gdzie serwowany jest poczęstunek. Tam to spotkanie się odbędzie. I te osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu z profesorem Gdulą, proszone są o to, żeby zostawić te słuchawki tutaj, ponieważ na tamtej sali będzie specjalny zestaw słuchawkowy. Więc prosimy te osoby, które opuszczą tę salę, o pozostawienie tutaj słuchawek. Natomiast osoby, które są zainteresowane dyskusją o innowacjach w demokracji z udziałem Laurą Krystynę Krause, serdecznie zachęcam do pozostania w tej sali. A kolejne punkty naszego programu znajdziecie Państwo w tych materiałach, które są rozdawane w recepcji. Jeszcze raz bardzo się cieszę, serdecznie Państwa witam i życzę nam wszystkim inspirującej dyskusji. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu, którym jest otwarta debata z naszym gościem z samego Berlina, tudzież Hamburga, Manuelem Saracinem. Zapraszam, panie pośle, do nas. Gorące brawa. Dziękuję bardzo. Tę sesję moderować będzie Kaja Puta, już tutaj obecna, dziennikarka, publicystka krytyki politycznej, a teraz rozpoczynająca się dyskusja będzie miała na celu z jednej strony podsumować wyniki warsztatów i sesji dyskusyjnych, w których brali Państwo udział przed przerwą, jak i rozwinąć tematy, które były w czasie tych sesji omawiane. Nie przedłużając zatem, Kajo, przekazuję Ci głos i zapraszam też od razu Kasię. Yep. Good morning. Witam serdecznie, niezmiernie miło mi spotkać się z Państwem w dniu dzisiejszym i moderować tę dyskusję. Zanim przejdziemy do pytań, a jestem przekonana, że macie wiele pytań do pana Saracina, chciałabym poprosić panią Katarzynę Dudę o dołączenie do nas i przedstawić, w celu przedstawienia wyników czy podsumowania naszego warsztatu prowadzącego przez Macieja Gdulę. Mówiliśmy w czasie tych warsztatów o populizmie, no a Kasia opowie Państwu nieco szerzej. Ladies and gentlemen. Maciej Gdula przeprowadził badanie w pewnym polskim miasteczku, w którym Prawo i Sprawiedliwość osiągnęła dość wysokie poparcie. Na podstawie tego badania stwierdził, że pojęcie populizmu nie jest adekwatnym pojęciem, które mogłoby nam wyjaśnić sukcesy wyborcze radykalnej polityki w Polsce i za granicą. Bo co rozumiemy przez zjawisko populizmu? Jest to sytuacja, w której występują poważne napięcia na tle ekonomicznym związane z rozwojem kapitalizmu i frustracje związane z tymi napięciami nie znajdują swojej politycznej reprezentacji. Taka sytuacja, zdaniem profesora, miała u nas w Polsce miejsce jeszcze 10 lat temu i w ten sposób, w związku z tymi napięciami, możemy tłumaczyć dojście do władzy PiS-u właśnie w 2005 roku. Lecz przez tą dekadę
można zauważyć w Polsce no, poważną zmianę. To znaczy spadek bezrobocia z 20% do 7%, wzrost płac realnych o ponad 50%. Także sytuacja ekonomiczna w Polsce uległa znaczącej poprawie i profesor Gdula uważa, że bardziej adekwatnym pojęciem wyjaśniającym sukces wyborczy PiS-u jest pojęcie neoautorytaryzmu. Dlaczego jest to neoautorytaryzm? No, dlatego, że jednak nie mamy do czynienia z sytuacją występowania przeciwko takim instrumentom demokratycznym jak wybory, prawda? Czyli tutaj też ta partia rządząca odwołuje się do głosu suwerena, do głosu ludu. Także to pojęcie suwerena jest dość istotnie podnoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. No, jednak z drugiej strony dostrzec można, że tym, co łączy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jest poczucie wyższości nad słabszymi. Dlatego to jest właśnie ten autorytaryzm. Wierzy się właśnie z takiej poczucia no, pogardy niestety wobec osób ujmowanych nawet jako patologia. I do tej patologii no, zalicza się osoby postrzegane jako nieroby, osoby, które na przykład korzystają z 500+, prawda, produkują, brzydko mówiąc, dzieci, jednak no, nie pracują, prawda? I do tych osób słabszych, którymi no, gardzą te osoby, należy również zaliczyć uchodźców. Z drugiej strony jednak ten autorytaryzm wiąże się z poczuciem wyższości nad elitami, skorumpowanymi elitami, nad którym ci wyborcy mają poczucie moralnej wyższości. PiS daje swoim wyborcom również poczucie mocy. I tutaj bardzo taka obrazowa metafora została zastosowana przez profesora Gdulę, że tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość ścina Trybunał Konstytucyjny, tak samo wyborcy PiS-u mogli ścinać, prawda, drzewo. I że to jest takie właśnie poczucie siły dawane przez prawicowy populizm. I co jeszcze również bardzo istotne, to poczucie relacja między wyborcami a liderem. W tych badaniach wyszła bardzo ciekawa kwestia. Wcale nie okazywali się ci wyborcy bardzo hardkorowymi, bardzo takimi fanatycznymi katolikami, uczęszczającymi, prawda, co niedzielę do kościoła. Okazało się, że właśnie oni bardzo silnie raczej się czują związani niż na przykład z kościołem, ze swoim liderem, prawda, z Jarosławem Kaczyńskim. I że właśnie tutaj to przywiązanie do lidera no jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne, ponieważ odrywają się takie realne doświadczenia ludzi, prawda, jakieś poglądy związane z wiedzą wyniesioną z życia. Te poglądy są zastępowane poglądami tego lidera właśnie. I tutaj też profesor Gdula podał przykład w stosunku do aborcji, że te osoby właśnie wcale nie okazywały się bardzo radykalnymi zwolennikami radykalizacji prawa aborcyjnego, ponieważ stosunek wobec aborcji jeszcze Jarosława Kaczyńskiego nie jest taki jednoznaczny. On tak jednoznacznie nie stwierdził, że chce radykalizacji tego prawa aborcyjnego. Lecz to może ulec zmianie. Jeśli ten lider, prawda, zmieni zdanie w tej kwestii, to również ci wyborcy podążający bardzo silnie naprawdę za tym liderem również zmienią swoje zdanie. Na koniec może prosiliśmy o jakieś optymistyczne akcenty i profesor Gdula tutaj stwierdził, że
no, oczywisty wniosek, że również w opozycji jest potrzebny lider. Nie zdradził, kto jest takim liderem, ale tutaj stwierdził, że można widzieć, prawda, osoby na takim, które mogłyby się skutecznie przeciwstawić temu liderowi Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Thank you very much. Bardzo dziękuję. No i jeżeli ktoś z uczestników, czy też liderzy warsztatów chcieliby podzielić się uwagami, uzupełnić coś, co zostało przed chwilą powiedziane, bardzo proszę. A jeśli nie, w takim razie chciałabym zwrócić się do pana Saracina i zapytać o jego opinię na temat wyników badań, na temat koncepcji neoautorytaryzmu. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że są pewne punkty, do których powinniśmy się odnieść, które jak najbardziej są właściwe. Być może kilka miesięcy temu eksperci w Niemczech nie mówiliby w odniesieniu do właśnie Polski czy Europy Wschodniej. Parlament niemiecki obecnie, mamy alternatywę dla Niemiec i poruszane są tradycyjne argumenty. To, co musimy zrozumieć, to, że nowe prawicowe siły i również do pewnego stopnia lewicowe siły nie działają w klasyczny sposób dla debaty, zachodniej debaty politycznej. I jest to tak naprawdę początek stawania twarzą w twarz z tą sytuacją. Więc ta obecny argument polityczny, który odnosi takie powodzenie, opiera się na zachodnioeuropejskich wartościach, a tak naprawdę dzieje się odwrotnie, więc przyjmowane są wartości, które uważane są za klasyczne, wydają się być reprezentacją establishmentu i twierdzą, że elity polityczne działają przeciwko tym wartościom, a oni są obrońcami tego wszystkiego, co udało nam się w ostatnich wiekach osiągnąć. A jeżeli mówi się, mylicie się, jedynie te argumenty umacniamy, bo pokazujemy, że elity nie podejmują tych argumentów związanych z tradycją znaną obywatelom. I to, co kryje się za tym, to niepewność przyszłości świata, kryzys, mamy za sobą również globalizacja i cyfryzacja. To wszystko hasła, które pojawiają się. Więc politycy niewystarczająco dyskutują na właśnie te tematy i zwykle ciężko prowadzić kampanię, prowadzić takie kampanie przeciwko tym ideom. Jakbyśmy zapytali, jak rozwiążemy ten problem z Polską i artykułem 7. Czy zapytam rząd polski, czy komisję, nikt do końca nie zna odpowiedzi. Więc mamy zwykle, gdy mamy taką sytuację, trafiamy na taką ślepą uliczkę. Bo oczywiście możemy zmieniać planowanie przestrzenne, sferę rolnictwa, a to z kolei powoduje właśnie tę niepewność. Nie wiemy, jak to się potoczy w kolejnych na przykład 20 latach. Te dyskusje oczywiście są bardzo interesujące. Widzimy te wszystkie zmiany i ta niepewność z drugiej strony wydaje się wynikać z tego, że nie jesteśmy w stanie tak łatwo wpływać na rzeczywistość jak inni. Widzimy tutaj, w jaki sposób Putin poprzez interwencję w Syrii z powrotem trafia na tę arenę międzynarodową, no a my uczestniczymy w wielu wielostronnych spotkaniach, szukając
odpowiedzi, a tych odpowiedzi brakuje. I w tej sytuacji ludzie, szczególnie w różnych obszarach świata, gdzie indywidualnie skorzystali z określonych sytuacji, kiedy odnosimy te, kiedy te korzyści personalne są zagrożone, ludzie zaczynają mówić, no nie chciałbym, aby moje dzieci obawiały się o przyszłość. Chciałbym, aby coś przejęli materialnego po mnie. I nie musi być to coś negatywnego, ale te personalne korzyści wydają się być zagrożone. W tej sytuacji wiele osób indywidualnie pozycjonuje się bardziej w kierunku spektrum bardziej radykalnego. Więc i no, stają twarzą w twarz z sytuacją, która nie jest w pełni zdefiniowana. I chodzi o to, że ludzie obawiają się, że moje standardy życia w Hamburgu czy w zachodnich Niemczech za 20 lat nie będą tak dobre jak obecnie i niestety moje dzieci nie będą żyły w lepszym świecie. I wówczas mówią, chciałbym bronić tej większej rzeczy. Wszyscy wiemy, no często mówimy, że jestem fanem futbolu, kibicuję takiej, a nie innej drużynie i kibicuję, nie wiem, Niemcom grającym z Polakami i to przenosi się również na inne sfery, czyli popieram katolików w walce z islamem i tak dalej. I chodzi o to, że nie robię tego z powodów politycznych, ale robimy to dla nas. A to wyjaśniane jest w oparciu o klasyczne wartości europejskie. Partia Wolności również głosi takie poglądy i tym samym mamy do czynienia z sukcesem partii populistycznych, prawicowych. Podobnie w Niemczech próbują organizować się wokół argumentów, że zawsze uczymy się z historii Niemczech, więc musimy bronić Żydów przeciw muzułmanom, którzy napływają do Niemczech. Więc ten argument podnoszony przez partie populistyczne, przez przynajmniej partie prawicowe czy część partii lewicowych, chodzi o organizowanie się przeciwko właśnie tym elitom, przeciwko argumentom broniącym to, co ludzie osiągnęli polityczne w ostatnich dekadach czy wiekach. Więc czasami jest to przeciwstawianie obszarów wiejskich w stosunku do miejskich. I jeżeli zaczniemy blokować ten ruch, mówiąc, że nie podążacie za naszymi wartościami, to z kolei stymuluje znowu ten argument niepewności o przyszłość. W Polsce macie do czynienia z wyjątkową sytuacją. Ta sytuacja w Polsce jest, no tutaj partia prawicowa odniosła oczywisty sukces. No i ze względu na zmiany w przeszłości partie polityczne w coraz większym, dużo większym stopniu niż w Niemczech reprezentują gdyby, te same podstawy. Tym samym trudniej organizować debaty, które odpowiadałyby odpowiednio na tę sytuację i różnicowały partie polityczne. Tak chciałbym odnieść się właśnie do tych kwestii. Więc w Europie jest to bardziej jakby wolałbyś nie używać terminu neopopulizm czy autorytaryzm. Raczej mówiłbyś, że jest to błędna interpretacja tradycyjnych wartości europejskich czy zachodnioeuropejskich, ale ta sytuacja we wschodnich Europie jest identyczna. I
Ostatnio przeczytałam wyniki badań przeprowadzonych w czasie Marszu Niepodległości w Polsce. Być może słyszałeś o tym wydarzeniu. Tysiące ludzi, w tym nacjonaliści, maszerujący przez Warszawę, demonstrujący w Warszawie. I uczestnicy tej demonstracji pytani, czy sytuacja obecnie jest gorsza, ich w Polsce mówili, że nie, ale jeżeli ich sytuacja, czy zapytani, czy ich sytuacja jest gorsza niż młodych ludzi w innych częściach Europy, odpowiadali twierdząco. Więc jaka jest różnica między populizmem w zachodniej Europie a wschodniej Europie? Interesująca kwestia jest taka, że w Niemczech zawsze mówię, że partia antyeuropejska nie odniesie sukcesu, jeśli oczywiście na przykład idee rasistowskie nie trafią na podatny grunt, więc debaty takie toczyły się już w latach 90. w Niemczech. Wiele osób prawdopodobnie stwierdziłoby, że ich życie indywidualne jest gorsze po tym, jak pojawili się uchodźcy. Być może nie jest to większość, ale wystarczy niektórym siłom politycznym, aby nadać im umocowanie po to, aby ta debata była kontynuowana. I jeżeli mówimy na przykład o energii atomowej, czy jesteśmy za, czy przed, zawsze będzie to sprzyjało zielonym. Jeżeli mówimy o uchodźcach, zawsze będzie to sprzyjało tym siłom radykalnym w Niemczech. Więc jeżeli CSU w Bawarii czy Zieloni, no trudno wyjaśnić. Gdybyśmy mogli uzgodnić jedną politykę wobec uchodźców, niewątpliwie byłoby to osiągnięcie, ponieważ udałoby się osiągnąć porozumienie. Pokazalibyśmy, że jest to możliwe, że przezwyciężyliśmy emocje. W Europie Środkowej wiem, że słyszałem o tej demonstracji, o tym Marszu Niepodległości, ale tak naprawdę zaczęło się to jeszcze 10 czy 15 lat temu. Nie pamiętam, kiedy pierwsze marsze się pojawiły. To, czego się nauczyliśmy z tych sytuacji, to to, że radykalne siły prawicowe organizują się i starają się, tak jak w Niemczech wyglądało to w latach jeszcze 60. No i obecnie w Niemczech mówi się, że no to jest właściwy moment, aby zrobić coś innego. Populizm jest zły i wykorzystuje właśnie sytuację polityczną. Zieloni odnoszą się do zmian klimatycznych, mówiąc, że jest to ostatnia szansa na ocalenie świata. I no to okazało się z korzyścią dla tej partii przy ostatnich wyborach. No i nie oznacza to, że demokracja działa na rzecz właśnie do pozytywnych zmian na świecie. Na przykład antagonizowanie Ukrainy w stosunku do Putina. Więc działając bardziej gwałtownie, bardziej poprzez przemoc, nie jest odpowiedzią. Nie prowadzi do zyskania większej mocy. Ten nowy porządek w ten sposób nie zostanie ustanowiony. Ale wystarczy, aby pewne korzyści polityczne odnieść. Więc populizm, jestem politykiem niemieckim i nie nazywałbym żadnej partii politycznej, dużej partii, jako partii populistycznej. Tylko dlatego, że łatwo można by było to użyć. Ale oczywiście populizm, no, jest to oczywiście naukowcy mają odmienną opinię. No, czasami potrzebujemy populizmu w polityce. Nie wykorzystujecie tego terminu jako politycy, to przyciąga elektorat. No, w Hamburgu, znacie Hamburg, Berlin, to tak jak Kraków i Warszawa prawdopodobnie. No, bardziej mi się podoba Warszawa niż Kraków. Ale kiedy pojawił się kryzys grecki, mówiłem, że Hamburg
zawsze był bardziej skłonny przekazać środki finansowe, wsparcie finansowe Grecji niż Berlin. No ale to nie populizm przemawiał za tym, a rozsądne argumenty. No właściciele statków, kurortów nadmorskich. Być może państwo chcieliby dołączyć do naszej dyskusji. Bardzo proszę. Przede wszystkim chciałbym pogratulować organizatorom za zorganizowanie tej interesującej debaty na temat populizmu. Miałbym jedno pytanie i jedną uwagę. Uwaga jest dość krótka. Nie jestem pewien, czy populizm jest konieczny dla dobrej polityki. Jest to często podnoszony argument, ale nie jestem przekonany do tego, że dla polityki chyba ważniej jest, aby przekuć emocje na konkrety, na konkretne kwestie. Nie muszą być to elementy populistyczne, może to powodować również pozytywne emocje, empatię. Więc bardzo ostrożnie używałbym tego argumentu, że populizm jest niezbędny dla dobrej polityki. Nie jest tak, uważam, nawet jeśli dobrzy politycy korzystają z niego. Ale miałbym pytanie dla was, na pytanie, na które nie padła jeszcze odpowiedź, ale to, co prawicowi populiści w Niemczech osiągnęli, nigdy nie zdarzyłoby się, gdybyśmy otwarcie byli rasistami, antysemitami i mówili rzeczy, które no, nie powinny występować w dyskursie publicznym. I to zdecydowanie zmieniłoby się w ostatnich 5 latach. Dotyczy to Niemczech, ale również innych krajów. No i czyniąc to, oczywiście przyciągają politycy uwagi do pewnych problemów i tworzą problemy, które nie istnieją. Życie obywateli nie pogorszyło się ze względu na migrację i napływ uchodźców. Jest to jeden z przykładów, ale są również inne kwestie. Kwestie islamu. Często prawicowi populiści i ekstremiści w prasie czy telewizji podnoszą. Nie jest to rzeczywisty problem w Niemczech i również w Polsce. W Polsce prawie nie ma muzułmanów, więc zastanawiam się, jak możliwym było, że dopuściliśmy ostatecznie, że ten dyskurs został przejęty przez populistów i mniejszość w Niemczech. Dziękuję. Gdybym znał prawdziwą odpowiedź, która jest oczywista, to w niemieckim parlamencie nie było w ogóle tego problemu, ale powiedzmy w ten sposób. Uważam, że AfD będzie próbowało wszystkiego, co w ich mocy, żeby nie wyglądać jak otwarcie antysemicka partia. W parlamencie niemieckim mamy uchwałę odnośnie przeciwdziałania antysemityzmowi. Nie wiem, jak teraz właściwie to przetłumaczyć na angielski, ale prawdopodobnie określilibyśmy to mianem rasizmu. I wygłosiła ona przemówienie, w ramach którego można powiedzieć, że niejasno stwierdziła, że mamy problem po prawej stronie z antysemityzmem, ale powiedziała wyjątkowo dużo, żeby później móc mówić, że istotnie poruszyła ten problem. W tym sensie było to ciekawe przemówienie. Jestem przekonany, że oni będą odgrywać rolę ostatnich obrońców ludności żydowskiej ze względu na hordy islamskie, hordy muzułmańskie. Użyją tego jako dowód na to, że nie są nazistami. Jest to spory problem w Niemczech, że prawicowcy nie są nazistami, są po prostu bardziej konserwatywni.
Jest to spory problem, ponieważ jedną szansą dla nas może być, pokazało to, jak istotnie są radykalni i co kryje się za tą fasadą. Ale próbując to pokazywać, powtarzamy zwyczajnie tę ideologię i zwrócimy uwagę na radykalną ideologię i na tezy, które obecnie są niewyrażalne. Powiedzmy, że powiedzą, że są think tanki, które stoją za partią AfD, mają zapisaną tezę antysemityczną i w ten sposób będą wykorzystywać to, żeby pokazywać swoją prawdziwe oblicze. Być może nie będą mówić nic, albo będą się temu sprzeciwiać, ale w pewnym sensie będzie to rodzaj promocji tych idei. Może nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to, ale musimy być świadomi tego, że nie doceniamy wpływu naszych dobrych przyjaciół ze wschodu i problem, który oni mają już w ramach debat na ten temat. Widzę kilka grup, które są zainteresowane w przejęciu władzy przez siły populistyczne w Niemczech. Jedna z nich jest na wschód stąd mniej więcej. I mowa też o strukturach wewnątrz Niemiec. Nie powinniśmy niedoceniać tego, szczególnie w Polsce. Neoautorytariańskie struktury w Niemczech lub we Francji ostatecznie będą przyczyniać się ku agendzie Kremla. Będą mówić o tym, w jaki sposób odzyskać samoszacunek. Niektórzy mogą powiedzieć, że kiedy w 2015 pojawili się uchodźcy, debata była zbyt łatwa, zbyt pozytywna. Nie można było powiedzieć nic przeciwko, nie można było powiedzieć nic negatywnego w tej kwestii. Mógłbym podać tu argument, że Angela Merkel mogła mówić nieco więcej wobec tych struktur. Być może dobrze byłoby wtedy powiedzieć w porządku, nie był to może zaplanowany sposób, był po naszej stronie dużo chaosu. Kilka miesięcy temu byłem w Estonii i słyszeliśmy od premiera i od prezydenta, że oferowali wtedy asystentom technicznym, w jaki sposób rejestrować uchodźców w ich kraju. Nigdy nie odeszła z Berlina żadna odpowiedź, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pomoc czy asystę. Myślę, że może być to arogancja połączona z poglądem, że widzicie, że Niemcy są dobrze zorganizowanym państwem demokratycznym. Może jest to prawdą. Być może pewne struktury kreatywne nie są dostatecznie demokratyczne. Z drugiej strony niektórzy nie rozumieją, że nasza debata w Niemczech często wygląda jak rodzaj gry ABC, szczególnie jeśli chodzi o nowe media. Debata zazwyczaj polega na tym, że ktoś coś mówi, a wszyscy podążają za jednym argumentem. Można włączyć stoper i po pewnym czasie tłum zacznie podważać ten argument. Czy nie przypadkiem nie powinniśmy zająć się przeciwnymi argumentami, szczególnie w gazetach wykorzystuje się tę grę. Wykorzystuje się w nagłówkach, jednego dnia pojawia się jeden nagłówek A, treść A, drugiego dnia treść B. I mówi się o tym, że niektórzy ludzie podważają nagłówki z dnia poprzedniego, więc uczestniczą również w tej grze. Myślę, że często nie rozumiemy tego, szczególnie w sytuacji, gdy media postępują bardzo szybko. Widać to między innymi w polityce Martina Schulza, socjaldemokratów. Wszyscy wspierali Martina Schulza. Urodziłem się w 1982 roku i jestem młody. Być może niedostatecznie rozumieliśmy, że pewien rodzaj prawicowej, antyliberalnej drogi jest możliwy, ale widzimy dziś wynik
takiego podejścia nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak funkcjonowała ta opcja. Nie jestem w stanie jednoznacznie tego też wyjaśnić. Wydaje się, że Niemcy wreszcie będą miały rząd. Antysemityzm jako narzędzie polityczne. Jestem pewna, że to bardzo ważna kwestia w Niemczech. AfD będzie największą partią opozycyjną. Jak myślisz, że wpłynie to na debatę publiczną? Myślisz, że będziemy mieli rząd? Prędzej czy później? Śmieszna rzecz. Wszyscy śmialiśmy się o tym, że wszystkie te państwa nie były w stanie dojść do koalicji. Teraz wszyscy śmieją się z nas. Ktoś powiedział mi podczas przerwy, że jest to dyplomatycznie zły czas dla Niemiec, ponieważ nikt nas nie rozumie. AfD jako największa partia opozycyjna. Poruszą oni tematy, starając się być wilkiem i owcą? Tak się mówi? Wilk w owczej skórze? Nie powtórzę tego. I w niektórych kwestiach będą mówić o bardzo trudnych rzeczach. Widać to również w kontekście Unii Europejskiej. Mówią o naprawdę ciężkich rzeczach. To sprawi, że debata będzie trudna. W tym roku być może w Radzie będzie decyzja, aby otworzyć negocjacje z Albanią. Parlament niemiecki też będzie głosował plenarnie, zanim nasz rząd będzie mógł podjąć tę decyzję. Wyobraźcie sobie, jakie będzie stanowisko AfD. Jak wpłynie to na debatę publiczną w Niemczech? W przeszłości mieliśmy konsensus, każdy starał się to wyjaśnić, a teraz niektórzy będą mówić to wszystko. Europa jest już super Europą, Niemcy nie mają już nic do powiedzenia. Podatnicy, pieniądze podatników jest zabierana przez UCP, a Francuzi spróbują stłamsić nas poprzez przemowę pana Macrona, którą już cytowano w wczorajszej gazecie, a więc mówią rzeczy. Wszystko to możemy porównać z historiami, z opowieściami w innych krajach, ale to zdecydowanie zmieni dyskurs. Gdyż mówienie tych rzeczy na sesjach plenarnych, że zawsze staram się wyjaśniać, że to nie jest prawda, to zajmie dużo czasu. Więc dyskurs przejdzie w inną stronę. Z drugiej strony możemy też mieć sytuację, jeżeli uda nam się tym właściwie zarządzać. Argument, który zawsze istniał, pojawi się znów i ludzie będą mieli szansę, aby dowiedzieć się o zasadności tego argumentu, usłyszawszy odpowiedzi innych. Ale zdecydowanie więcej czasu poświęcimy na tego rodzaju dyskurs, który głównie zorientowany jest na wyjaśnienie decyzji, które podjęto w 93 przy traktacie Maastricht. A więc pytania, które pojawią się w przyszłości i które są bardzo ważne dla przyszłości Unii Europejskiej. Jest też jeszcze jedna rzecz. Naprawdę nie chciałem mówić o prawie IPN, ponieważ dla niemieckiego polityka jest to bardzo niebezpieczna sprawa. Ale bardzo łatwo będzie AfD zorganizować argument, który będzie miał bardzo słabe wyniki, jeśli chodzi o opinię publiczną po drugiej stronie. Mamy bardzo dużo osób, które są w stanie mówić rzeczy takie, które mówiła Erika Steinbach. I pod tym względem każdy, kto szuka posła niemieckiego, który powie coś, co można wykorzystywać w domu, bardzo łatwo to znaleźć. Jest to kwestia, na którą nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ale musimy zadbać o to przesłanie też dla innych państw, że AfD nie jest jedyną alternatywą, mamy też inne głosy w Niemczech. Wy macie w Polsce partię,
której frakcja jest w parlamencie europejskim z AfD, więc być może o niej również mogą dyskutować swoje podejście do tego. Proszę podejść. Bożena Hoł, Uniwersytet Warszawski. Ja mam do pana trochę inne pytanie, ale wydaje mi się, że to jest ważny aspekt, mianowicie to, że w Polsce dzieje się to, co się dzieje, jest dyskutowane też w kontekście międzynarodowym i partie opozycyjne próbują podnosić te kwestie wobec PiS-u, że nie zwraca uwagi, co robi Polsce ze względu na konteksty polityczne w Europie i na świecie. Czy chaos albo destabilizacja w Niemczech wywołana tym, że do tej pory państwo to nie ma rządu? Czy państwo jako politycy zastanawiacie się właśnie też nad kwestiami funkcji Niemiec w kontekście międzynarodowym, w tej sytuacji, w jakiej Niemcy teraz są, bo jest to bardzo ważne państwo, dużo większe niż Polska, znaczące dla Unii Europejskiej i znaczące dla kontekstów w ogóle światowych. I czy takie refleksje państwa jakby nie dyscyplinują do tego, aby jak najszybciej rozwiązać problem wewnątrz niemiecki, żeby destabilizacja w związku ze strukturami, o których pan wspominał, jeżeli nie została jakby całkowicie załatwiona i skończona, to jednak ograniczona z tego powodu, w jakim znajdujemy się w ostatnich czasach. Dziękuję bardzo. To znaczy, nie chciałabym, żeby pan zrozumiał, że moja wypowiedź idzie w tym kierunku, że a teraz Niemcy muszą wziąć na swoje barki całą odpowiedzialność za Unię Europejską. Nie o to mi chodzi. Ale jednak świadomość tego państwa, że ta rola, ważna rola w tej Unii Europejskiej jest, no to wewnątrz niemieckie problemy to trochę za mało jest. Trochę potrzebne jest myślenie też Niemców na temat tych kontekstów i tej roli, jaką pełnią w Europie. Dziękuję. Myślę, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, o czym pani mówi, ale nie oznacza to, że istnieje konkretne podejście do tego, jak stawić temu czoła. Do pewnego stopnia w przeszłości polityka europejska była nudna, nikt nie interesował się eksportem. I wszystkie państwa starały się tworzyć nacisk, żeby wywalczyć coś, co nie interesowało innych, ale ostatnio, jeśli chodzi o politykę europejską, jest ona tak ważna, że nawet jeżeli wszystkie elementy się zgadzają, a liderzy partii nie zgadzają się na pewne rzeczy, ponieważ dotyczy to popularnej tematyki. Do pewnego stopnia było to dla nas bardzo szkodliwe w ramach tych negocjacji. W tych ostatnich negocjacjach również nie udało nam się dojść do wspólnego stanowiska względem polityki. Jako zielony jestem w stanie powiedzieć, że polityka klimatyczna była niewłaściwa. Myślę, że jest to prawdziwy argument. Jeżeli Niemcy będą zajęte tym, co się dzieje w domu, to rzeczywiście nie będzie to dobre dla świata, ponieważ inne państwa też zajmują się sobą. Z drugiej strony Niemcy wciąż funkcjonują do pewnego stopnia, ponieważ mamy rząd i powiedzmy w ten sposób klasyczny głos niemiecki polegał na wstrzymywaniu się głosu i obecnie wciąż funkcjonuje to w ten sposób. Mieliśmy na przykład
decyzję, gdzie Niemcy nie zareagowały typowo na niemiecki sposób, lecz głosowały pozytywnie. Było to możliwe tylko dlatego, że nie mieliśmy rządu, ponieważ w przeciwnym razie minister zostałby zwolniony, a parlament by tego nie zaakceptował. Obecnie nie jesteśmy w stanie działać w kwestiach związanych z pieniędzmi i strukturą ekonomiczną Unii. Kryje się za tym walka o władzę. Chodzi o przyszłość Eurozone Plus, chodzi o przyszłość o wspólnej Europy. I o głęboko idącą integrację. A następna kwestia to kwestia ekonomiczna. Dotyczy to inwestycji w Niemczech. Czy powinniśmy skupić się na inwestowaniu w międzynarodowym, czy raczej skupić się na tym, co dzieje się w naszym państwie. I dopóki nie zdecydujemy, jaki jest kierunek rządu w tych kwestiach, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jeśli chodzi o politykę narodową, to w przyszłych latach, jeśli tak ja odczytuję ten traktat w ten sposób, że nie ma jednoznacznego stanowiska. Szczególnie jeśli chodzi o Rosję, jest w tej sprawie bardzo dużo przeciwnych stanowisk. To, co jest tam, to, czego tam nie ma, również jest ciekawe. Jest poważna debata odnośnie Nord Stream, która w tym dokumencie nie ma odniesienia, a powinna mieć. Więc jeśli chodzi o tę ważną politykę, ważną szczególnie dla Polski, dotyczącą Rosji, nie widzę, aby Polska mogła żeby Niemcy mogły w przyszłych latach mieć silne stanowisko w tej sprawie. Być może w Polsce będzie inaczej, ale na pewno nie będzie łatwo zdefiniować stanowisko niemieckie. Więc to może być jeden z tematów, gdzie inne państwa Unii Europejskiej wypełnią tę lukę. Jak zawsze z tego typu politykami, jeżeli jedna siła jest zalega, inna siła zajmuje miejsce. Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, kwestie bezpieczeństwa i być może polityki zagranicznej, kto zająłby to miejsce? Polska jako kraj mogłaby być może zająć tę lukę, zająć to miejsce, ale oznaczałoby to więcej zaangażowania. I szczególnie likwidowanie podziałów w debacie europejskiej. Nie oddzielanie Polski jako państwa, które jest beneficjentem Unii Europejskiej, ale jako które jest aktywnym partycypantem polityki europejskiej. Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ nie można ufać, że Niemcy będą prowadzić międzynarodową bezpieczeństwo, integrację. Nie wystarczy powiedzieć, że potrzebne jest nam międzynarodowe bezpieczeństwo. Jeśli myślę o bezpieczeństwie, to myślę, że Polska jest państwem, które szczególnie powinno być świadoma tego, że potrzebujemy strategii bezpieczeństwa europejskiej, na poziomie europejskim. Tylko razem możemy stawić czoło temu, co nas czeka, szczególnie odnośnie Rosji. Wydaje mi się, że powinniśmy przejść do drugiej części naszej dyskusji. Poprosiłabym Dominika Owczarka o zabranie głosu i opowiedzenie nam o twoim warsztacie zajmującym się kryzysem demokracji i innowacjami. Witam serdecznie, mam przyjemność podsumowania warsztatu zajmującego się innowacjami demokratycznymi, warsztatu, który miał miejsce przed tą sesją plenarną. I mówić po polsku, tak żeby zachować pewną formę. Bardzo krótko przedstawiając najważniejsze wnioski z tego, co zostało powiedziane, postaram się skoncentrować tylko na wybranych ideach. Z całą pewnością nie uda mi się przedstawić wszystkich elementów, których było bardzo dużo i też szły w bardzo różnych kierunkach, nie roszcząc sobie pretensji do tworzenia jakiegoś komplementarnego systemu.
Wyszliśmy od pewnego modelu, który został zaproponowany przez moderatorkę, przez panią Laurę Krause, który wskazuje, że innowacje w obszarze demokracji można interpretować w kategoriach trzech aspektów, czy trzech filarów, jak to zostało przedstawione. Pierwszy z tych filarów dotyczy procesów. Innowacje w obszarze procesów demokratycznych, tak? Czyli mogą być jakieś lepsze, bardziej efektywne, szybsze, a może właśnie nie szybsze, tylko bardziej dogłębne sposoby na osiąganie konsensusu lub podejmowanie decyzji w instytucjach demokratycznych. Drugi filar to kwestia struktur politycznych. Głównie chodzi tutaj chodzi o instytucje publiczne, ale nie tylko. Jako przykład pojawiło się chociażby lepsze funkcjonowanie administracji publicznej i tego, w jaki sposób administracja publiczna może w lepszy sposób, w bardziej innowacyjny sposób rozwiązywać pewne problemy społeczne. Trzeci filar to został nazwany mental models. Nie wiem, czy to jest dokładne przytoczenie nazwy tego filaru, ja bym go nazwał ideą demokracji, czy w ogóle tym, w jaki sposób demokracja jest rozumiana, czym ona jest i w jaki sposób też różni aktorzy życia publicznego ją rozumieją i jak ją interpretują. I mam poczucie, że podczas tych trzech warsztatów, które były bardzo intensywne i super szybkie, w ekspresowym tempie staraliśmy się wypluć z siebie różne propozycje innowacji w obszarze demokracji, to, co przede wszystkim się wyłania i to, co jest taką ideą, która spaja te różne wnioski, to są te wątki, które dotyczą trzeciego filaru, czyli do tego właśnie głębokiego rozumienia, czym demokracja w ogóle jest. I pracowaliśmy w zasadzie w trzech grupach. Zaproponowano nam pracę w czterech grupach, ale bardzo szybko odrzuciliśmy wątek rządu. Tak, nikt nie chciał się zajmować rządem. Zdaje się, że obecny kontekst, z jakim mamy do czynienia w Polsce, nie skłania do kreatywnego myślenia o innowacjach w obszarze demokracji. Zajmowaliśmy się partycypacją publiczną, obywatelską, partiami politycznymi i parlamentem. I w ramach tych trzech grup to, co przede wszystkim się wyłaniało, to kwestia rozumienia tej demokracji. I chociażby w grupie, która się zajmowała partiami politycznymi, podniesiono kwestię tyranii większości, żeby się odwołać do teorii Giovanniego Sartoriego w swojej teorii demokracji. Mówiliśmy o takiej sile większości, tak? O tym, że większość jest w stanie przegłosować każdy projekt ustawy i to jest prawo stanowione, nie ma... I kropka. A to nie tego dotyczy demokracja, nie tak chcielibyśmy rozumieć tę demokrację. Demokracja to jest dyskusja, to jest debata, to jest spieranie się różnych idei, koncepcji i kierunków. I na koniec dnia chodzi nam o to, żeby podjąć decyzję, która byłaby, z której możliwie jak największa liczba stakeholderów byłaby usatysfakcjonowana. Oczywiście konsensus jest rodzajem ideału i rzadko kiedy udaje się do niego dążyć, ale przynajmniej w założeniach chcielibyśmy, żeby tak było. Tak? To jest jedna z tych wartości demokratycznych, tak? Żeby dążyć do jakiegoś porozumienia. I grupa, która się zajmowała parlamentem, podnosiła problem dotyczący tego, że w parlamentach już nie mamy debat parlamentarnych, takich, jakie chcielibyśmy je widzieć. Są oczywiście debaty, ale one sprowadzają się do dyskusji, czy to właśnie partyjnych, właśnie nie politycznych, tylko partyjnych albo personalnych i nie ma potrzeby poszukiwania kompromisu czy podnoszenia jakości legislacji, tylko właśnie mam do czynienia właśnie z takim ścieraniem się sił. To, co było bardzo istotne i chyba było takim jednym z ważniejszych wątków w grupie, która się zajmowała społeczeństwem obywatelskim, to kategoria wpływu,
która też silnie wiąże się z jakością demokracji, tymi wartościami demokratycznymi, które chcielibyśmy kultywować. Szczególnie w Polsce w ostatnich latach obserwowaliśmy wiele przykładów zaangażowania obywatelskiego. Wiele protestów, setki tysięcy ludzi, nie tylko w stolicy, ale też w mniejszych miastach, wychodziło na ulicę, protestując przeciwko różnym zmianom proponowanym przez rząd, przez parlament. Mieliśmy czarny protest, mieliśmy protesty przeciwko zmianie systemu sądownictwa, w zasadzie wiele etapów tych protestów. A jednak mimo to ci obywatele mieli ograniczone poczucie wpływu. Tak? I to wydaje się, że jest ważne w demokracji, tak? Żeby instytucje demokratyczne tworzyły takie procedury i też taką atmosferę. Tutaj właśnie też chodzi o pewne rzeczy, których się nie da zapisać w prawie, które pozwalają tworzyć właśnie pewną szeroką, otwartą debatę publiczną, transparentną i dostępną dla wszystkich aktorów życia publicznego. Te protesty były przykładem raczej właśnie tego takiego twardego ścierania się sił, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach. W warsztatach pojawiły się jeszcze inne wątki. Na przykład jedną z innowacji jest oczywiście zastosowanie różnego rodzaju instrumentów internetowych, nowych technologii w obszarze demokracji, dostępu do informacji publicznej. Też internet jest sposobem na organizowanie różnych grup demokratycznych i artykułowanie głosu poszczególnych grup, ale z drugiej strony też zwracaliśmy uwagę na to, że fakt przeniesienia się debaty publicznej z takiego obszaru tradycyjnego do mediów internetowych głównie wiąże się też z pewnymi zagrożeniami, jak na przykład kwestia produkowania fake newsów. I to obserwujemy no niestety w całym zachodnim świecie, to nie jest tylko Polska. Stany Zjednoczone jest to chyba to pierwsze źródło, z którego fake newsy zaczęły wypływać, ale nie tylko oczywiście Wielka Brytania i kwestia Brexitu, Niemcy i Francja są też przykładami państw, gdzie fake newsy się pojawiają. No i oczywiście kwestia manipulacji, która się wiąże z funkcjonowaniem skryptów internetowych. Nie jestem technikiem internetowym, więc nie jestem w stanie tego dokładnie, szczegółowo opisać, ale to jest to zagrożenie, które przed nami stoi. Silnie też akcentowane były wątki zwrotu ku lokalności. Zarówno w obszarze partycypacji obywatelskiej i właśnie kwestia lokalnego organizowania się obywateli, ale też lokalnego powrotu partii politycznych do działania lokalnie. Jako wyzwanie postawiono kwestię tego, że partie polityczne są bardzo silnie scentralizowane i skoncentrowane na tworzeniu prawa lub na walce politycznej po prostu i utraciły ten aspekt organizowania lokalnie obywateli wokół ważnych spraw. I to wydaje się rzeczywiście jest istotny problem. Różne też techniczne rzeczy, takie jak na przykład w warsztacie zajmującym się parlamentem pojawiła się propozycja tworzenia instrumentów, które pozwalają na lepszy kontakt między członkami parlamentu a obywatelami. Więc jak Państwo widzicie, mamy do czynienia tutaj z bardzo różnymi poziomami pomysłów i analizy. Kilka z nich było już w ogóle poruszonych w debacie przez pana Saracina, co pokazuje, że debata o populizmie w pewien sposób łączy się z dyskusją na temat innowacji w demokracji. Mam nadzieję, że to przejście między dyskusją o populizmie i innowacjach w demokracji będzie na tyle płynne, że będziemy mogli myśleć o tym, w jaki sposób te innowacje będą w stanie zaadresować problemy, z jakimi mierzymy się w obszarze procesów populistycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Jaki jest Pana pogląd na ten temat? Wiem, że chciał Pan dołączyć do grupy rządowej w warsztatach. To jest tak jak z koalicją niemiecką. Nikt nie chce dołączyć do grupy rządowej przydzielonych i Merkel. Socjologia naszego życia, a zróżnicowanie w społeczeństwie jest o wiele większe niż wcześniej. Partie, które są produktem XIX wieku, nie jest dla nich łatwe dotrzeć do wszystkich osób i do ich sytuacji życiowych. Nie jest takie łatwe. Na przykład w Hamburgu i Berlinie prawie połowa domostw to domostwa pojedyncze. Dużo naszego przesłania politycznego jest organizowane na podstawie klas, na okoliczności klasowe, okoliczności rodziny, które już nie wyglądają tak, jak się to może wydawać. Powiedzmy tak, gdzie może musimy znaleźć inne sposoby bezpośredniej komunikacji. 10 lat temu mówiliśmy, dobrze, rozwiążemy to poprzez elementy demokracji bezpośredniej, podejście bezpośrednie, internet, Facebook, peer-to-peer. Być może klasyczny argument polityczny ludzi, którzy siedzą w pokoju i debatują, wymieniają się poglądami, jest ważna, pozostaje ważna. Też wiele osób wyraża już zmęczenie tym, że polityka zawsze dąży do kompromisu. Szczególnie w dzisiejszych Niemczech, w negocjacjach koalicyjnych widzimy, jak ważne jest, żeby partie były zainteresowane kompromisem, ponieważ w przeciwnej sytuacji nie ma już nikogo w grupie rządowej. Pojawia się to również na stronie CDU. Ci, którzy myślą, że świat się zmienia nie w jakikolwiek sposób, ale starają się przedstawić argument, który skłania nas do głosowania na partie, które wcale już nie chcą dołączyć do tej grupy kompromisowej. Ostatecznie jest to ważne pytanie dla socjaldemokratów, dla zielonych, dla konserwatystów. Mam być sexy, ale ostatecznie musimy dążyć do kompromisów, w czym ostatnio nie jesteśmy aż tak dobrzy, szczególnie jeżeli musimy połączyć więcej różnic, znaleźć odpowiedź na więcej różnic niż ostatnio, niż w przeszłości. Musimy akceptować kompromisy, nie możemy bronić już takiego podejścia. Jeśli chodzi o kryzys uchodźczy, być może możemy w sposób odpowiedzialny powiedzieć, że została sytuacja jest do zaakceptowania. Jest to pytanie ogólne i przewodniczący parlamentu zazwyczaj udziela odpowiedzi następującej: demokracja parlamentarna już wytrzymała poważne kryzysy i tak samo znajdzie sposób, żeby poradzić sobie z obecnym kryzysem. Jest to perspektywa polityków, ale kiedy komentowałeś tę sytuację, zastanawiałem się o głosujących, o wyborcach. Czy sytuacja w Niemczech, rozumiem, odnośnie wyborców również się zmienia, ale wciąż istnieje wysoki poziom zaangażowania politycznego, nawet pośród wyborców? I ludzie chętniej dołączają do partii politycznych lub nazywają swoje opinie politycznymi, wyrażają swoje polityczne opinie. W Polsce sprawa jest często o wiele bardziej skomplikowana. Mamy wiele ruchów społecznych, które obawiają się nazywania się, określania się mianem politycznych, ponieważ konotacje ze słowem polityka są tak szkodliwe, a zaufanie społeczne wobec polityki jest tak niskie, że bardzo często nawet w ramach demonstracji, o których mówiliśmy w ostatnich latach, za każdym razem, kiedy pojawia się dyskusja między organizatorami. Organizatorzy nie chcą, aby pojawiały się polityczne partie, bezpośrednio nie chcą, aby pojawiały się jakieś logo partii politycznych. Według mnie jest to droga donikąd. Nie jest ważne, z jakiego
kanału komunikacyjnego skorzystamy, to co robimy musimy nazywać polityką. Jeżeli coś robimy, coś zmieniamy, jest to polityka. Czy tego rodzaju myślenie o politykach, polegające na tym, że nie będziemy już się zajmować polityką, że wybiorę inną formę, jakąś formę eskapizmu, czy jest to fenomen globalny, czy raczej coś, co jest w szczególności polskim problemem? Istnieje argument, że polityka partyjna to coś złego. Jeżeli mówimy o neoautorytarianizmie, pojawiają się takie argumenty w Polsce, również w Niemczech, jeszcze w latach 1920. Pojawiały się takie głosy, że polityka to jest skorumpowana. Obecnie, jeśli chodzi o politykę partyjną w Niemczech, to rzeczywiście nie cieszy się ona zbyt dobrym wizerunkiem wśród wszystkich. Tak więc tak samo jest w Niemczech. Być może mamy inny system checks and balances na poziomie federalnym, na poziomie krajowym. Ale ostatecznie dochodzimy do problemu, jeżeli mamy rząd federalny w Bundesradzie, musimy dotrzeć do kompromisu z zielonymi, również pod względem tematów, które są ważne dla landów, na poziomie landów. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, o jakie tematy chodzi, trzeba zapytać ekspertów. Jak wprowadzić zmianę w tej kwestii? W Niemczech w 1970, kiedy mieliśmy Helmuta Schmidta, Helmuta Kohla i walkę między nimi, stare dobre czasy, jeżeli dzisiaj Helmut Kohl i Helmut Schmidt prowadziliby debatę tak jak wtedy, wszyscy powiedzieliby, że to nie jest sposób, w jaki powinniśmy pozyskiwać wyborców. Czuję, że to, co pojawi się w przyszłości, będą tak ważne, że młodzi ludzie sami zdadzą sobie sprawę, że nic nie jest oczywiste, nic nie jest dane, że rzeczy będą się, sytuacja będzie się zmieniać i tak będzie miała miejsce repolityzacja. Myślę, że to może być elementem polityki partyjnej, jeżeli uda się przedstawić platformy, w ramach których ludzie będą się organizować. Być może tworząc nowe partie. Nie wiem, co powie następny panelista, jeżeli chodzi o rozwiązania, ale czasy są tak trudne, że polityzacja ludzi i tak nastąpi. Pytanie tylko, co stanie się w międzyczasie i czy moja partia przetrwa ten czas. Ale nie uważam, że będzie to koniec polityki. Wręcz przeciwnie, myślę, że będziemy mieli bardzo dużo polityki na świecie. Jeżeli popatrzymy na to, co robi pan Trump, rzeczą pozytywną w Europie jest to, że musimy rozmawiać ze sobą, ponieważ Niemcy nie będą mogli działać sami. Francuzi również muszą rozmawiać z Polską o różnych sprawach. Brytyjczycy wyrazili swoje zdanie poprzez Brexit, ale dzięki temu cały czas są z nami w komunikacji. Może jest to coś negatywnego, może być to postrzegane za coś negatywnego, że to tylko rozmowy, a nie wprowadzanie zmian, ale bardzo łatwo jest popełniać błędy, kiedy jest się samym na świecie, kiedy nie rozmawia się z nimi. Więc myślę, że ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że można wprowadzać zmiany, ale o wiele lepiej jest zrobić to na wspólnej arenie. System partyjny w Niemczech został ustanowiony po II wojnie światowej i przyświecała mu idea, że partie organizują polityczną wolę ludzi, obywateli. Być może uda znaleźć się organizacje, które okażą się lepsze niż partie w organizowaniu tej woli politycznej, ale myślę, że przez następne 10-20 lat sam system nie zostanie wyrzucony. Nie zrezygnujemy z tego systemu. Kolejne pytanie. Jim Clanton, British Labour Party. Mam kilka uwag. Po pierwsze,
ludzie mówią o tym, jak powinno prowadzić politykę i że należy, mówiłeś, że należy szukać kompromisu. Nie rozumiem, dlaczego nie podaje się, nie dostrzega się wystarczająco dużo przykładów tego w partii, Brytyjskiej Partii Pracy. Jeżeli spojrzymy na Brytyjską Partię Pracy, mniej więcej 6 miesięcy temu, rok temu, bardzo zalegaliśmy w sondażach wyborczych. Ale kiedy pojawił się lider, pomimo wszelkiej opozycji, był on w stanie poprzez odrzucenie neoliberalnych idei i walki z elitami zwiększyć w sposób masywny członkostwo, liczbę członków w partii. Jest to zupełnie przeciwne temu, co dzieje się w Niemczech. Ignorując już pewne elementy Brexit, które w tej dyskusji nie są ważne, dlaczego partie europejskie nie rozumieją, co tworzy żywotną partię pracy i współczesną partię socjaldemokratyczną? Pamiętajmy, że to, czym jest partia Corbyna, to partia socjaldemokratyczna. Nie jest ona wyjątkowo radykalna, jest partią socjaldemokratyczną, a jednak był on w stanie z minus 20 dotrzeć do szczytowych pozycji w sondażach. Wolno nie być premierem, tylko pozostać w Unii Europejskiej. Taka jest moja opinia polityczna, można się z tym nie zgadzać, ale poza Unią Europejską powodzenia. Może pytanie nie jest o Brexicie, ale pan Corbyn nie wyraził się jasno. W momencie, kiedy było bardzo ważne historycznie, żeby zająć stanowisko, użył argumentu bycia popularnym w przyszłości. Elektorat Partii Pracy. Są osoby w Partii Pracy w Niemczech, które mają podobne poglądy jak ja. Preferuję podążać za tym rządem w Unii Europejskiej niż podążać za panem Corbynem i nie być już członkiem Unii Europejskiej. Tak jak mówiłem, Brexit to jest zupełnie osobna sprawa. Chodzi o sposób, w który stworzyliśmy elektorat, zaangażowany politycznie elektorat, szczególnie wśród młodych. I dramatycznie zmieniamy w ten sposób partię. Bardzo lubię Partię Pracy, ale mój argument się nie zmienia. Nie przyniesie to żadnych korzyści. Jestem politykiem proeuropejskim. Myślę, że ważne jest dla państw europejskich, żeby być członkami Unii Europejskiej. Chciałbym, aby Partia Pracy miała wyraźne stanowisko w sprawie Brexitu i może dopiero zmieniłaby się sytuacja. Pan Corbyn jest bardzo dobrym politykiem. Wśród niemieckich socjaldemokratów może ktoś też jest w stanie, mamy tu socjaldemokratów, może oni są w stanie odpowiedzieć. Ich przeszłość w ostatnich latach różni się i obecna sytuacja nie polega na tym, że robią wszystko, żeby być częścią rządu, ponieważ tego są. Oni postrzegają siebie w sytuacji odpowiedzialności. Nie widzę strategicznej szansy na to, aby podążać obecnie za przykładem Corbyna. Być może nasi koledzy z Partii Socjaldemokratycznej w Niemczech mają inne stanowisko, ale nie widzę bezpośredniego projektu na to, w jaki sposób Niemcy mogłyby dążyć za przykładem brytyjskim. Dariusz Szwed, Zielony Instytut. Pozwolę sobie też w języku ojczystym coś powiedzieć. Ta dyskusja, która przed momentem miała miejsce, pokazuje moim zdaniem dość istotny problem internacjonalizacji polityki, która nie nastąpiła w wystarczającym stopniu, a jednocześnie nastąpiła bardzo dynamiczna internacjonalizacja kapitału. Mam wrażenie, że
światowa polityka, nie tylko polityka europejska, ale jest dalece niewystarczająca do procesów kapitałowych, które mają na świecie miejsce. Mówiąc wprost, kiedy idziemy do sklepu, kupujemy globalne produkty, natomiast na półkach politycznych mamy co najwyżej krajowe produkty, bo nawet nie mamy produktów europejskich. I tutaj jako członek partii proeuropejskiej, globalnej, najbardziej moim zdaniem Zieloni są najbardziej globalną partią na europejskim rynku, jeżeli można to takim kapitalistycznym określeniem na tej półce europejskiej takiego określenia użyć. Chciałbym usłyszeć, jak widzisz, Manuel, wyzwanie po pierwsze, gdzie europejskie partie i czy w ogóle jest szansa na europejskie partie? Czy jest szansa na europejskiego wyborcę i wyborczynię, czyli europejskie listy? Czy jest szansa na większy budżet Unii Europejskiej? Bo moim zdaniem, ja się z Tobą w 100% zgadzam, ja też jestem proeuropejski, jestem wręcz, podobnie pewnie jak Ty, ziemianinem. Nam głównie globalna polityka siedzi w głowie, nam zielonym politykom, ale czy my mamy narzędzia obecnie w Europie, w tej coraz bardziej nacjonalistycznej niestety Europie, czy mamy narzędzia polityczne, aby w społecznościach lokalnych obudzić taki europejski duch, globalny duch solidarności, który będzie, nie będzie się zamykał w tym chaosie pani Merkel dotyczącym uchodźców, ale będzie pokazywał, że globalna wioska to nie jest kwestia uciekania skądś dokądś do lepszego świata, ale że w ogóle potrzebujemy innego świata. I tu niestety kapitalizm, jaki mamy obecnie, koncentracja kapitału. Przed chwilą mieliśmy spotkanie największych sił kapitalistycznych w Europie, w Szwajcarii, w sercu Europy, ale nie w Unii Europejskiej. To jest też ciekawa taka perspektywa, że to się właśnie tu w Europie odbywa, gdzie widzieliśmy, że koncentracja kapitału jest jeszcze większa z roku na rok, a jednocześnie świat polityki, mam wrażenie, jest nadal XIX-wieczny i narzędzia mamy z tej polityki, powiedziałbym, takiej dość mocno starego typu. Też nie mam odpowiedzi, ale chciałbym usłyszeć, może będziesz miał jakieś ciekawe pomysły, też inspirujące nas tutaj po drugiej stronie Odry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy sytuację, w której wartość kapitału na rynku jest 100 razy większa niż PKB, a 20-30 lat temu no było to zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej wyglądały te proporcje, więc do pewnego stopnia nasz świat opiera się właśnie na tym. Niełatwo jest powiedzieć, co zmienić, ale potrzebujemy regulacji, potrzebujemy większego udziału polityki w tym rynku. Powiedziałbym, że Unia Europejska jest częścią odpowiedzi na to wyzwanie, chociaż prawdą jest, że wiele dyskutuje się na temat kryzysu w Unii Europejskiej i pytają ludzie, czy Europa nadal funkcjonuje w sposób klasyczny. Więc zapisujemy w traktatach, że Europa ma kompetencje, następnie przyjmowane są regulacje prawa, a rynki kapitałowe mogą być jednym z tych obszarów, który to kreuje stosunki międzynarodowe. Nie w sposób, jaki byśmy chcieli, ale nie widzę innej opcji, w jaki sposób możemy to zorganizować. W niektórych obszarach politycznych widzimy klasyczny sposób, że ten klasyczny sposób integracji europejskiej nie funkcjonuje. Mówiliśmy tutaj o, mamy do czynienia z kryzysem w strefie euro i musimy znaleźć nowe rozwiązania. W przeszłości tego rodzaju sytuacjach Niemcy i Francja interweniowały, ale to już nie sprawdza się w przypadku Unii 27 czy 28 państw. Więc te mechanizmy integracji zmieniły się w sytuacji, którą opisałeś. Nie mam gotowej odpowiedzi, jak rozwiązać ten problem. Po prostu sądzę, że
Opinia mojej partii jest taka, że w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z bardzo ważnymi sytuacjami. Wiele osób sądzi, że nie wiemy, w jaki sposób zorganizować proces integracji, że powinniśmy pozbyć się tych elementów, które blokują proces. Ale nie dostrzegają oni, że każdy kraj blokuje konkretne obszary. Na przykład Unia Bankowa, Niemcy blokują. Więc musimy upewnić się, że działamy razem, idziemy razem i nie czekać na tych, którzy blokują, ale staramy się, powinniśmy tak realizować ten projekt, aby wszyscy mieli w nim udział, aby mieli swoje miejsce. Czy będzie prowadzić to w ramach debaty Unii różnych prędkości, czy będziemy wprowadzać kolejne regulacje rynku wewnętrznego. Jeśli chodzi o kapitał, wcześniej czy później pojawi się rozwiązanie tego problemu, ponieważ zmiany klimatyczne zniszczą aktywa i to na szeroką skalę. Mieszkam w Hamburgu i jeden z moich kolegów z Komisji Środowiska powiedział, że wiesz, co masz na myśli, te relacje pomiędzy kapitałem nie są już właściwe w stosunku do sytuacji rzeczywistych wartości. No i nie będzie taka sytuacja trwała wiecznie. Kończy się nam czas, więc dwa ostatnie pytania poproszę. Dla mnie bardzo ciekawe było psychologicznie, co się stało przed chwilą, ponieważ tonacja pana wypowiedzi na temat strategii Partii Pracy miała zupełnie inny charakter niż całość pana wypowiedzi do tego momentu. Dlatego ja chciałabym, że tak powiem, odłożyć kwestię Partii Pracy na bok, a zwrócić uwagę na kwestię strategii dla partii w ogóle, bo padło w tamtej wypowiedzi słowo neoliberalizm, a w naszej dyskusji w ogóle się ono prawie nie pojawia. Czy nie należałoby też w tym kierunku trochę pójść, żeby się zastanowić nad tym, bo właściwie jakby Polska i Niemcy trochę też się spotkały w tym miejscu, w miejscu neoliberalnych rozwiązań też społecznych. I trochę mnie dziwi, że Partia Zielonych, którą pan prezentuje i że w pana wypowiedzi nie nawiązuje pan do tego tematu. Czy widzi pan jakąś perspektywę strategiczną w tym potraktowaniu, krytycznym potraktowaniu neoliberalizmu przez współczesne partie, które mają coś do powiedzenia. Dziękuję. Nie jestem pewien co do definicji, co to oznacza dla mojej partii. Uważam, że rzeczywiście mamy silny argument, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne i koncentrujemy się na obietnicach, które realistycznie można spełnić w ramach koalicji. Więc staramy się zorganizować kolejne 12 miliardów dla dzieci i rodzin. Więc można powiedzieć, że jest to coś, co jest niedostrzegalne w Niemczech, ale pojawia się poważny problem ubóstwa i rodzin w Niemczech. Jest to prawdą, tak uważam, ale uważam również, że pewne argumenty są przesadzane i prezentowane są opcje polityczne i pytanie, czy rzeczywiście wierzymy i zgadzamy się z tymi opiniami, jeśli chodzi o pozostałe partie polityczne.
dotyczy to na przykład partii konserwatywnej, więc organizowana jest kampania, w której mówimy w to, co wierzymy. Wierzymy, że jesteśmy w stanie negocjować te kwestie również z Angelą Merkel. Ostatnim razem bardziej radykalnie podchodziliśmy do naszych wypowiedzi i nasz elektorat nie był przekonany, że będziemy w stanie to osiągnąć. Więc jest to taki element szczerości z naszej strony. Jest to, wydaje mi się, dość dobra analiza i jeśli chodzi o tę opinię dotyczącą Partii Pracy w Wielkiej Brytanii, partia została jak gdyby wstała z łóżka i wydaje mi się, że Jeremy Corbyn rzeczywiście zrobił dobrą robotę, ale może trochę jestem nie fair w tej swojej wypowiedzi. I ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o kwestię Corbyna, kampania Partii Pracy, aby pozostać w Unii Pracy, 2/3 elektoratu głosowało, Partii Pracy oczywiście głosowało za pozostaniem w Unii, ale większość tego elektoratu jest proeuropejska, ale w tych okręgach wyborczych najważniejszych w Wielkiej Brytanii prowadzone były kampanie przeciwko pozostaniu w Unii Europejskiej i od wyborów, od referendum. Jeśli Partia Pracy trzymałaby się tego, co mówi prawa, by część tego ugrupowania wspierana przez Blaira, mielibyśmy sytuację, w której nie byłoby opozycji. Jest to lekcja dla progresywnych partii europejskich. Nie jest to... No, mamy do czynienia z sytuacją, w której polityka przenosi się na prawą stronę spektrum, a lewica powinna uniemożliwić to, działając w poszczególnych okręgach wyborczych, więc wydaje mi się, nie wiem, czy elektorat SPD zapobiegnie koalicji. Czy chcesz dołączyć tutaj do mnie? No takiej brytyjsko-niemieckiej debaty. Zarówno wielka... No mam wreszcie czerwony mikrofon. Dużo zostało powiedziane, ale nie chciałbym tutaj rozwodzić się na temat polityki niemieckiej. Chciałbym poczynić 2-3 ogólne uwagi. Oczywiście mogą być różne opinie na temat decyzji podjętych przez partie narodowe. I te partie podejmują oczywiście decyzje w oparciu o członków i różne konteksty polityczne. I należy o tym pamiętać i uwzględnić to, przyglądając się na przykład socjaldemokratom w Niemczech. Ale jestem pewien 100% jednej rzeczy, bez względu na to, jakie decyzje podejmą socjaldemokraci w Niemczech, będą to właściwe decyzje i partia socjaldemokratyczna przetrwa i będzie silna, ale będzie potrzebne trochę czasu na to. Ale w jaki sposób socjaldemokraci w Europie, no powiedzmy 4 lata, ale jeśli chodzi o bardziej ogólną wypowiedź, jak można wzmocnić pozycję w Europie? Oczywiście istnieją różne koncepcje, ale jeśli jesteśmy mądrzy, uważnie przyjrzymy się ogromnym sukcesom, jakie ma Wielka Brytania. Oczywiście poprosiłbym swoich brytyjskich kolegów o rozważenie, że tak niekoniecznie musi się dziać za każdym razem.
I bardzo ważną kwestią jest podjęcie kwestii redystrybucji. To jest bardzo ważna kwestia. O czym mówił Derek? Że również powinniśmy podjąć tę kwestię jako Partia Zielona, więc ta kwestia redystrybucji bardzo ważna i również współpraca na szczeblu europejskim, kontrolowanie rynków finansowych i podatków, które są fair. W Niemczech jest to jeden z kluczowych tematów i nie wykonano wystarczającej postępowych działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. No i oczywiście musimy walczyć z konkurencją podatkową pomiędzy państwami członkowskimi Unii. Oczywiście możemy różnić się co do strategii poszczególnych partii. Jeśli chodzi o partie socjaldemokratyczne, są one silne, jeśli łączą większą liczbę poglądów politycznych i głosów, nie tylko lewicowych, ale również bliżej środka. No i ostatnia kwestia. Ostatnie pytanie. Pan i ja wiemy, że zmiany klimatyczne to jest największe wyzwanie, przed jaką ludzkość teraz stoi i my wszyscy w związku z tym, ponieważ jesteśmy jej częścią, w tym roku będziemy mieli najważniejsze od 24 lat negocjacji klimatycznych, szczyt klimatyczny w Polsce. W związku z tym dla nas jest ogromnie istotne, w jaki sposób pana zdaniem Niemcy po nowy rząd będzie wpływał na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Czy nadal będzie zgoda, że ta polityka jest ogromnie istotna? Czego się pan spodziewa po szczycie klimatycznym w Katowicach? Nie jesteśmy w opozycji, ale nie będziemy głosowali za, ponieważ gdybyśmy zrobili coś takiego, nie będzie euro i nie będzie Unii Europejskiej. Jesteśmy jedyną partią, która to o tym otwarcie mówi. Ja osobiście uważam, że Zieloni odeszli od strategii, która byłaby korzystna dla elektoratu, ponieważ byli przekonani, że nie byłoby obecnie euro i Unii Europejskiej. Nie jestem w stanie tego udowodnić, ale tak uważam. No i być może to jest odpowiedź na tę sytuację. Oczywiście od tego czasu ludzie stwierdzili, że jesteśmy neoliberałami, więc do pewnego stopnia nie jest to prawda, ponieważ zastanawialiśmy się, do jakiego stopnia ten pakiet zaostrzenia byłby najlepszym rozwiązaniem tego problemu, ale ostatecznie wydaje się być to właściwym rozwiązaniem i socjaldemokraci w Niemczech znaleźli się w fatalnej sytuacji, że cokolwiek nie zrobią, będzie złe, ale cokolwiek nie zrobią, będzie do pewnego stopnia właściwe. Więc gdyby pojawiły się kolejne wybory, jeżeli nie zostanie uzgodniona koalicja, ale później pojawią się takie oczywiście wybory, i tak jak osoba z Uniwersytetu Warszawskiego powie, że no będzie to trwało dłużej, a nie chcemy, aby taka sytuacja miała miejsce. Być może nie jest to bezpośrednia odpowiedź na pytanie, ale należałoby uważnie przyjrzeć się sytuacji, w jakiej znajduje się wasza partia w obecnej sytuacji, jak wyglądało to w 2011 roku. Czasami bardzo ważną kwestią jest właśnie, aby takie siły polityczne funkcjonowały. Okazuje się, że to drugie forum dialogu polsko-niemieckiego to tematy najbardziej dyskutowane tematy to Brexit, Partia Pracy w Wielkiej Brytanii. Możemy kontynuować dyskusję na te tematy w czasie przerwy na kawę. Bardzo dziękuję za uczestnictwo. Dobrze, to bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że tak licznie zostaliście na ostatnim punkcie naszego programu. Poczekamy, aż Paul założy słuchawki.
Oh, you have yours here. Okay. Jestem bardzo szczęśliwy móc zapowiedzieć naszego następnego mówcę. I podzielę się taką najpierw osobistą refleksją. Otóż, jak Państwo wiecie, przedstawiałem się na początku naszej konferencji. Ja od kilkunastu lat zajmuję się działalnością think tankową. Prowadzimy wspólnie z koleżankami, z kolegami think tank imienia Ferdynanda Lassala i to jest działalność w Polsce często frustrująca, ponieważ w Polsce jest słabo zakorzeniona tradycja korzystania przez polityków z owoców pracy think tanków. Dlatego też wydaje mi się, że to jest wspólne doświadczenie różnych ludzi w Polsce zaangażowanych w działalność think tanków, że odczuwamy deficyt takiego wpływu na realną politykę. Ale działalność think tanku ma też swoje bardzo dobre strony i to jest właśnie ten moment, że można zaprosić autora, autorkę książki, która nas zainspirowała, zaciekawiła i nie tylko zaprosić i poznać, ale także zorganizować z tą osobą spotkanie, więc to jest coś, co bardzo osładza taką ciężką pracę think tankową w Polsce i jedną z takich osób jest właśnie Paul Mason, brytyjski dziennikarz, komentator, publicysta, w przeszłości związany m.in. z Channel 4 i z BBC, gdzie zajmował się kwestiami ekonomicznymi między innymi, jest autorem także sztuki teatralnej, ale jest przede wszystkim autorem ważnych książek, które doskonale wpisują się we współczesną dyskusję na temat i demokracji, i kapitalizmu, i przyszłości naszej gospodarki i naszego społeczeństwa. Część z Państwa zapewne zna książkę Skąd ten bunt, która ukazała się kilka lat temu w Polsce. Natomiast ta książka, która jest aktualnie dyskutowana na całym świecie, to książka Postkapitalizm, przewodnik po naszej przyszłości, która niestety na razie nie została wydana w Polsce. Być może wizyta Paula Masona dzisiaj w Warszawie będzie takim impulsem do tego, aby także porozmawiać na temat wydania polskiej wersji tej książki. Wydaje mi się, że to jest o tyle istotne, że w polskiej debacie publicznej, polskiej debacie politycznej brakuje wyjścia poza tą perspektywę bieżącą. To znaczy my dużo dyskutujemy o tym, co dzieje się tu i teraz, natomiast wydaje mi się, że za mało jest w polskiej debacie publicznej spojrzenia troszeczkę dalej, to znaczy pokazania, że ten moment związany i z kryzysem, globalnym kryzysem ekonomicznym i globalnym kryzysem demokracji być może jest jakimś w ogóle punktem zwrotnym, że być może pewien okres w naszej historii się już skończył, a nowy jeszcze się nie zaczął. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe i Paul Mason ma na ten temat sporo do powiedzenia i bardzo się cieszę, że teraz z nami podzieli się swoimi refleksjami. Paul, the floor is yours. Bardzo dziękuję. Właśnie powiedziano mi, że jeśli chodzi o debatę o Grubynie, w tej debacie nie zmieści to, co chcę powiedzieć. Jestem dziennikarzem, jestem aktywistą wewnątrz Partii Pracy, Brytyjskiej Partii Pracy. Staram się być również myślicielem, jeśli chodzi o ważne wydarzenia polityczne. Mówię w swoim imieniu. Nie jestem doradcą Korbyna, nie pracuję dla niego i on nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co ja mówię, ani niekoniecznie musi się zgadzać z tym, co mówię. Chciałbym rozpocząć, jako już będziemy mówić o demokracji, chciałbym rozpocząć od porady od autora George'a Orwella. W 1940 podczas kryzysu odnosi ewakuacji armii brytyjskiej z Dunkierki, brytyjskie elity popełniały błędy, jeden błąd po drugim. Orwell napisał w swoim pamiętniku, że od 10 lat lewicowi intelektualiści tacy jak ja byli w stanie przewidywać wydarzenie lepiej niż ktokolwiek w gabinecie. Powiedział, że nie chodzi tutaj o umiejętność patrzenia w przyszłość, a raczej zrozumienia, w jakim świecie żyjemy obecnie. W okresie, gdzie rośnie w siłę prawicowy populizm i podważa się legitymację multilateralnych instytucji, a wiedzieć, jakie nadchodzą kryzysy, a to bardzo ważny polityczny instynkt. Orwell zdawał sobie z tego sprawę i myślę, że jest to obecnie bardzo ważne. Problem, któremu musimy stawić czoła obecnie, jeśli chodzi o liberalizm, technokrację, centrum polityczne i
znaczną część lewicy, a to właśnie to, że nie posiadają tego instynktu, nie rozumieją, w jakim świecie obecnie żyjemy. Wciąż zadaje się następujące pytanie w centrum politycznym. Co jest nie tak ze światem, z gospodarką, z nastawieniem ludzi? Dlaczego nie zachowują już się w taki sposób, w jaki oczekujemy tego? Widzimy tutaj ograniczoną użyteczność tego rodzaju podejścia. W Wielkiej Brytanii mamy króla Knuta, który kazał morzu, kazał, aby przypływ się zatrzymał, a przypływ oczywiście zalał go według legendy. Nie używam określenia elity liberalne. W Wielkiej Brytanii jest to termin stosowany do nadużyć wobec globalizmu, ale używam określenia neoliberalna elita. Istnieje bowiem globalna, socjalna, finansowa grupa związana z uciekaniem od podatku, wielkimi majątkami, która utraciła moc rozumienia świata, w którym żyjemy. Tak samo jak arystokracja brytyjska późnych lat 30., a która myślała, że jeżeli będą szli na ugody z Hitlerem, unikniemy wojny. O tym właśnie pisał Orwell. Stracili oni umiejętność rozumienia, w jakim świecie żyją. Kiedy rozmawiam ze studentami, często spodziewają się, że powiem, ruszajcie jutro na barykady, dołączcie do Partii Pracy i zacznijcie być aktywni. Ale zamiast tego mówię, pomóżcie nam zbadać świat, w którym żyjemy. Użyjcie swoich umysłów. Utwórzcie teorię polityczną. To, co obecnie ma miejsce, to, że centrum polityczne, elita neoliberalna, kolektyw myślowy, elitarny, Szkocja prawie głosuje za tym, żeby opuścić Wielką Brytanię. Brytania głosuje za Brexitem, Ameryka za Trumpem. Na Węgrzech Viktor Orban prowadzi kampanię, groteską kampanię przeciwko Sorosowi. A w Wielkiej Brytanii pojawia się kryzys pro-Brexitowi i pojawiają się w gazetach podteksty antysemickie, kampanii przeciwko Soroszowi, cytując słowa Orbana. W Niemczech prawa skrzydło CSU, część dawnej koalicji Merkel, wzywa do rewolucji burżuazji, aby wycofać wszystkie zyski osiągnięcia liberalizmu społecznego od 1968 roku. W Polsce tutaj rząd znajduje się w strategicznym zaułku, niezależnie od tego, jak bardzo zadowolony jest ze swoich wyników wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło coś bardzo dramatycznego, cudownego wręcz, zmuszając Unię Europejską, by uruchomiła artykuł 7. Gdyby nie była zmuszona do tego poprzez brak opcji, nie miałoby to miejsca. To trochę jak dziecko, które bawi się zapałkami. Kaczyński i PiS. Jak zapewne dobrze wiecie Państwo, wolny, liberalny kraniec Europy to kraniec wschodni. Wschodnia granica Europy przebiega wzdłuż kraju, w którym rządzi zorganizowane przestępstwo, zabijanie dziennikarzy. Tak więc iluzją nie jest tylko neoliberalna elita, ale też elita PiS. Oni też nie rozumieją tego, w jakim świecie żyjemy. Również żyją tę iluzję. Gdyby było inaczej, zrozumieliby, że nie ma trzeciej drogi w tych projektach, które prowadziła przez kraj prowadzony przez mafię, rządzony przez mafię, dla Europy, która szuka demokracji. Film Grand Budapest Hotel miał być satyrą, a nie poradnikiem, ale do nich to nie dociera. Dlatego idąc za Orwellem, musimy być bezpośredni odnośnie świata, w którym żyjemy. W jaki sposób te odłączone kryzysy tworzą całość? Na początku w książce Postkapitalizm napisałem, że model ekonomiczny, który rządził światem przez ostatnie 30 lat, jest już upadły. Neoliberalizm upadł.
osiągnięciem było, że Corbyn był w stanie wyrazić to publicznie. Napisałem w książce w 2015, a Corbyn mówił to dopiero, wyraził to w 2017, ale jest to osiągnięcie, jest to coś, na co wiele partii centrystycznych nie jest przygotowane. Cały model jest upadły, tak jak model keynesowski. Te modele, tak samo jak administracja Roosevelta w Stanach, lub tak jak w Wielkiej Brytanii przygotowywano welfare state, musimy powiedzieć, że stary system jest upadły, potrzebujemy nowego układu. Kiedy mówię, że neoliberalizm upadł, chodzi mi o cały system, nie chodzi mi tylko o Stany Zjednoczone, o Wielką Brytanię. Myślę, że Polska i Niemcy również odgrywają swoją rolę w tym systemie, tak samo jak Ameryka czy Brytania. Nie jest oczywiste, co poszło nie tak. Przez chwilę system działał. Wszystkie czynniki, które sprawiały, że działał, przestały działać, więc polegał na stłamszeniu płac, na pożyczkach, które kierowały rozwojem, a ostatecznie niskie płace i przenoszenie przemysłu, podwyższanie zadłużenia prywatnego i publicznego były ze sobą, to były elementy niekompatybilne. Cykl wzlotów i upadków przyspieszał, cykl boom, bust. Tylko dzięki centralnym bankom, które drukowały pieniądze i produkowały stopy procentowe, żeby uniknąć zera, doprowadziły do obecnej sytuacji. Ale to nie może tak działać. To trochę jak system, który jest na maszynerii podtrzymującej życie. Dla nas jest ważne i myślę, że jest to dobrze rozumiane. Nawet bankowcy będą mówili, że ten system musi się w końcu skończyć. Wy, politycy, społeczeństwo musicie podążać za nowym modelem. Najważniejsze pytanie, dlaczego upadek neoliberalizmu doprowadził do tej fali, prawicowej fali populistycznej, kierującej się rasizmem, antysemityzmem i innymi uprzedzeniami. Jest to jakby promocja mojej przyszłej książki. Moja teza jest taka, neoliberalizm trwał dzięki pewnej opowieści. Można utrzymywać ekonomię na podtrzymywaniu życia, maszynie podtrzymywania życia, ale nie uda się zrobić tego z opowieścią. Ludzie wymagają logiki, spójności, a tutaj spójności nie ma. Na czym polega ta opowieść? Według niej, jeżeli będziecie zaciekle konkurować ze sobą, możecie jeżeli zapomnicie o swoich społecznościach, o starych instytucjach, jeżeli pozwolicie na to, żeby zostały zniszczone i będziecie postrzegać siebie tylko jako homo economicus, ekonomiczna osoba, ekonomiczna jednostka, podmiot, a nie jako trójwymiarowy człowiek, cechując się nastawieniem religijnym, etnicznym, jeśli chodzi o seksualność. A jeśli tak się stanie, osiągniesz sukces. I ludzie w to uwierzyli. A te zachowania i te ścieżki neoliberalizmu wkorporowali w swoje życie. I do 2008 cały czas tak robili, ale sytuacja się pogorszyła. I to w strategiczny sposób. Gdy działała, zachęcała coś wewnątrz biznesu i w polityce, co ja określam mianem neoliberalizmu performatywnego. Wszyscy odgrywają swoje role, jak w teatrze. Dopóki twój dział w pracy, twój oddział w pracy spełnia wymagania, żeby zatrudniać dostatecznie dużą ilość osób czarnoskórych, kobiet, neoliberalizmowi nie zależy na tym, co masz w głowie, ponieważ odegrałeś swoją rolę według podanych kryteriów. Odkrywamy teraz, że bardzo dużo osób wierzy w to, że wszyscy ludzie, których się promuje, są pod ludźmi i nie powinni być promowani. Jesteście zobligowani przez system, by ich promować. Wiemy obecnie, że wielkie grupy ludzi w Ameryce wierzą, że jeżeli kobieta jest liberalna seksualnie, musi wykorzystywać mężczyzn, musi. Dlatego też Jordan Peterson, kanadyjski socjopsychiatra, obecnie opublikował bestseller światowy na Amazonie, ponieważ zachęca mężczyzn do tego, promuje ideę siły biologicznej. Siła samca alfa wobec siły kobiety i wobec kobiety,
wobec siły beta mężczyzny jest uzasadniona, dlatego sprzedał miliony kopii swojej książki. Ale dopóki panował liberalizm, nie wiedzieliśmy o tym, ponieważ ludzie odgrywali swoje role. Oto moje wyjaśnienie. Gdy system ekonomiczny nie będzie już przynosił owoców, a widzimy, że jest on jednoznacznie, utrzymuje się tylko na taśmie, a role, które będziemy odgrywać, nie będą miały znaczenia. Ludzie zdają sobie sprawę, że idą na przedstawienie, w które nie wierzą. W Polsce, tak samo jak we Francji, nie musi być tak, że rzeczy będą jednoznacznie gorsze ekonomicznie, jeśli chodzi o płace. Tak jak profesor Maciej Gdula wspomniał podczas warsztatów, płace mogą być nawet lepsze. Ale opowieści nigdy nie dotyczy, płace nigdy nie są związane z opowieścią. Chodzi bardziej o to, w jaki sposób moje życie będzie lepsze, w jaki sposób życie moich dzieci będzie lepsze, w jaki sposób społeczeństwo utrzyma się przy narracji, ponieważ ta narracja, która do tej pory miała działać, już nie działa, już się nie sprawdza. Nie byłem nigdy wcześniej w Warszawie, ale jeżeli pójdziemy do sklepu fast foodowego, do restauracji fast foodowej, popatrzymy, jak ludzie, jaką rolę mają odgrywać tam ludzie, mają być zadowoleni. Jest taka firma Pret a Manger w Wielkiej Brytanii, nie wiem, czy w Polsce jest. Kiedy menadżer wychodzi w pracy i widzi, że wszyscy się uśmiechają, jest to dla niego informacja, że osiągnie zyski. Na tym polega to przedstawienie. Ale jakie są z tym związane zagrożenia? Jeżeli porównam to z doświadczeniem mojego ojca, który był kierowcą ciężarówki, on nie poddałby się temu żądaniu odgrywania roli wesołego człowieka wobec innych ludzi. W pracy w 60-tych, 70-tych latach, i myślę, że podobnie jest, jeśli chodzi o Stocznię Gdańską na przykład, była to demokracja. Miałeś prawo, by być sobą. Jeżeli ci się to nie podobało, to miałeś prawo, aby wyrazić to, że nie podoba ci się, co się dzieje wokoło. Ludzie przy Pret a Manger, w tego typu firmach, nie mają prawa wyrażać swoich poglądów. Wszyscy pracownicy muszą wtedy zagłosować, by wyrzucić osobę, która nie jest częścią zadowolonej drużyny. A jeśli chodzi o moje pokolenie miało to prawo w pracy, by być sobą. Płaciło się za to tym, iż naprawdę trzeba było być prawdziwą osobą. Jeżeli byłeś rasistą, musiałeś mówić rasistowskie rzeczy w pracy. Więc nagle pojawiają się dyskusje, debaty, pojawiają się demokracje. Rasiści rozmawiają z antyrasistami. Wszyscy wiedzą, jakie istnieją stanowiska, a więc społeczeństwo obywatelskie pojawia się w pracy, w szkole, we wszystkich aspektach życia. A w przypadku neoliberalizmu, szczególnie w jego ekstremalnej formie, radykalnej formie, oczyszcza on najważniejsze miejsce w kapitalizmie, w ramach systemu kapitalistycznego, czyli miejsce pracy, z wszystkich środków uczciwości. Tworzymy więc różne sztuczne osobowości, gdzie nigdy nie podważa się wierzeń innych ludzi, ponieważ nigdy nie są one wyrażane. Czyli jeżeli spełniam kryteria uczciwego zatrudniania, mogę powiedzieć prywatnie, cokolwiek o osobach czarnoskórych. Wszystko to działało, ale już teraz nie działa. To, co dzieje się obecnie, to wszystkie te dyskryminacje, wszystkie te uprzedzenia, których nigdy nikt nie podważał, mogą być wyrażone i są wyrażane. Przepraszam, teraz tłumaczy. Pojawiło się też inne przedstawienie. W erze globalistycznej politycy wielkich elit podpisywali się pod globalizacją, ale nie sprawiło to, nie zapobiegło temu, że wciąż odgrywali przedstawienie patriotyzmu. A więc można było powiedzieć, że St. Pauli to najlepsza drużyna na świecie, chociaż nigdy nie wygrała w Bundeslidze. Politycy brytyjscy mówili pracę Wielkiej Brytanii dla Brytyjczyków. Mówili, armia brytyjska jest najlepsza na świecie. Na statki brytyjskie są najlepsze. Imperium brytyjskie było progresywne. Wszystko to jest performatywne i w żaden sposób poważne. Tak samo jakbym ja powiedział, moja drużyna jest najlepsza na świecie. Czy naprawdę w to wierzę? Nie. Więc nie uznajcie mnie za szaleńca. Po prostu zdajcie sobie sprawę, że jest to część przedstawienia.
tylko że okazuje się, że ta część przedstawienia nagle staje się poważnym wyzwaniem, bo jedyne, co możemy zrobić, to trzymać się tej narracji. Kim jestem? Jaka jest moja osobowość? Moja tożsamość? Gdzie czerpię prawdę? Jaka jest moja teologia? Jaka jest moja przyszłość, moje przeznaczenie, mojego społeczeństwa, mojego państwa? Ekonomia na to nie odpowiada. Ludzie szukają innych pomysłów, innych środków. Neoliberalizm z Wielkiej Brytanii w zasadzie zniszczył samoorganizowanie się osób pracujących, ich społeczeństw, ich jedność. I w moim doświadczeniu jeżeli jesteś wykładowcą na uniwersytecie, albo nawet nauczycielem, czy nawet pielęgniarką, która otrzymuje dużo pieniędzy, ale pracuje w regulowanym, antyrasistowskim, antyseksistowskim miejscu pracy, wszystko jest w porządku, ale jeżeli jesteś kierowcą ciężarówki, którego doświadczeniem jest to, że za każdym razem, gdy idziesz do pracy, jakaś osoba, jakiś mafiozo nakłada na ciebie karę pieniężną i na rzecz odnośnie pracy manualnej obecnie jest pełna, taka praca jest pełna ryzyka przemocy fizycznej. Pracownicy Wielkiej Brytanii manualni, polscy, cały czas poddawani są takiemu zagrożeniu, ale nie będą o tym mówić, bo jeżeli wspomną o tym, wylecą z pracy. Jeżeli będziesz odgrywał swoją rolę, to lepiej, żebyśmy nie spotkali się w ciemnej alejce. W ten sposób działają syndykaty kryminalne dotyczące tworzenia miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, ale my nigdy o tym nie słyszymy. Podczas warsztatów profesora Gduli też było coś, co mnie zainteresowało. Rosnące zatrudnienie, rosnące płace mogą towarzyszyć poczuciu niepewności. Jutro stracę pracę. Dla niektórych osób dotyczy to też stresu lub przemocy. Jest taka, jest pewien reportaż dotyczący pracy w Amazonie. Jest to strasznie stresująca praca. Ludzie często zaczynają łkać, kiedy o tym mówią, jest to dla nich bardzo silne przeżycie. Jeżeli żyjesz w ten sposób, co ci pozostaje? Religia, etniczna tożsamość i może jeszcze jakieś resztki tożsamości, o której nie mówiliśmy obecnie. Te trzy rzeczy. Religia, etniczność i bezpośrednia osobowość. To jest coś, co jest szczególnie ważne dla mnie. W miejscu, w którym się wychowałem, ludzie głosowali za Brexitem, ponieważ wierzyli, że jest to wyrażenie ich etniczności, ich więzi społecznych. Od zwycięstwa Trumpa, Erdogana, Putina, Orbana starałem się badać ideologię tych, którzy próbowali zrozumieć wzrost potęgi nazizmu. Nie ponieważ ówcześni czy dyktatorzy są faszystami, ale istnieje pewna paralela między tym, w jaki sposób używają oni sztuczne wiadomości, sztuczne wieści, żeby szerzyć pogląd, iż nie istnieje prawda obiektywna. Hannah Arendt napisała dwie dobre książki o tym, o wzroście faszyzmu, o totalitaryzmie. Ale były też lepsze książki, wcześniej napisane. Z tego co wiem, Erich Fromm, lewicowy psychoanalityk, pisał o wiele wcześniej niż Arendt o tym, co doprowadziło do potęgi nazizmu. Zidentyfikował on dwa elementy. Po pierwsze, ogólne zmęczenie i poczucie izolacji w ramach współczesnego społeczeństwa, połączone z porażką liderów lewicowych w odnalezieniu odpowiedzi na te realia. Jeżeli dodajemy do tego coś, co Fromm zauważył, a co rozwijała dalej Arendt, że wzrost potęgi niemyślącego, nie podważającego nic biurokraty na małą skalę i ich posłuszeństwo doprowadziło do faszyzmu. Oczywiście do faszyzmu doprowadziły też inne rzeczy, ale to są bardzo ważne aspekty tej sytuacji. Wystarczy spojrzeć na społeczeństwo, w którym żyjemy, aby doświadczyć tego, jak wtedy, nasze społeczeństwo, w jakim kierunku idą. Mamy to zmęczenie, mamy to wyczerpanie,
wyczerpanie osoby pracującej 12 godzin na budowie. Porażka lewicy? Nie jest to w żaden sposób kontrowersyjne, jeśli chodzi o porażkę, jeżeli już przyznam się do porażki partii lewicowej. Jeśli chodzi o klasę, o biurokratycką klasę zarządzającą, jeżeli patrzymy na outsourcing, prywatyzację przez państwo firmom prywatnym, tworzy to tylko ludzi, którzy są zgodliwi. Jaki świat otrzymujemy? Zepsuty system ekonomiczny, zepsuta narracja, zachowania, które są postrzegane jako sztuczne i świat polityczny, który nie dostrzega problemu. Wcześniej widzieliśmy to w Związku Radzieckim. W pewnym momencie, w późnej historii Związku Radzieckiego, w późnych latach 80. było oczywiste, że Związek Radziecki chyli się ku końcowi. Napisano książkę w Wielkiej Brytanii oparto o listy z Związków Radzieckich opisujące moment, w którym zdali sobie sprawę, że żyli cały czas w tym systemie, w ramach tego systemu, a nagle ten system ma upaść. Aleksej Jurczek, były socjalista, który mieszka w Rosji, teraz w Kalifornii. Wszystko miało trwać wiecznie, dopóki przestało trwać wiecznie. I obecnie uważam, że ludzie mieli takie samo pojęcie co do neoliberalizmu. Ludzie wierzyli, że będzie trwał wiecznie, a nagle przestaje istnieć. Więc co teraz mamy zrobić? Ryzykiem tego jest, że kryzys ekonomiczny stanie się kryzysem społecznym, kryzysem fragmentacji geopolitycznej. To jest pierwszy problem. To jest świat, w którym żyjemy. Istnieje wszelka możliwość, według mnie, nie tylko, że stanie się Brexit, ale że rozpadnie się Unia Europejska. Jest to, jak dla mnie, wpisane w artykuł 7, w uruchomienie artykułu 7, jeśli chodzi o Węgry i Polskę. Ja też liczę, że Węgry również zostaną uderzone przez ten artykuł. Podobnie liczę na to, że Unia Europejska odniesie się do sytuacji w Hiszpanii, co do liderów katalońskich. Także Unia może się rozpaść, NATO może się rozpaść. Cały system instytucjonalny neoliberalizmu jest o wiele bardziej kruchy niż ludziom się zdaje. Gdyby to miało miejsce, i to jest źródło strachu, kultura menedżerów, która od lat odhaczała tylko wymagania dotyczące zatrudniania osób czarnoskórych, osób mniejszości, te same osoby będą zakreślały dokumenty deportacyjne. O to chodziło Arendt, kiedy opisywała Eichmanna jako niebędącego w stanie postrzegać innych ludzi jako istoty ludzkie. Myślę, że żyjemy obecnie w takiej sytuacji i powinniśmy się tego bać. Jaka jest odpowiedź? Myślę, że potrzebujemy drastycznej, publicznej rozłamu od systemu wolnego rynku. Nie tylko przez takich polityków jak Corbyn, ale przez wyraźnie progresywnych polityków. Ważne jest też Więc w Davos w tym roku określono to jako transhumanizm. Więc można było powiedzieć, że zostaniecie w tym pokoju tak długo, aż określicie, co to znaczy. Zasady prawa, rządzenie zgodnie z prawem i na tej pozycji właśnie stoimy. No, nie jest to wyłącznie to, co ja mówię, ale również tak wypowiada się Komisja Europejska, odnosząc się do tego, co dzieje się w Polsce. W latach 30. faszyzm rozbił ruch robotniczy. To, czego potrzebują, to fakt, właśnie taka forma systemu, który zawiódł. I następnie system taki, czy też działanie tych osób powoduje przejęcie systemu kontroli prawa, ogranicza wolność mowy i terroryzuje media. Przykładem może być tutaj Turcja. Interesy Władimira Putina, które są zbieżne z Rupertem Murdochem, nawet jeśli jeden drugim nie manipuluje. Więc dla Murdocha i Trumpa ułatwia to
tworzenie tych fake newsów i zmęczenie demokracją. Wszystkie te marsze, demonstracje w Charlottesville po prostu są ignorowane. A co zyskuje Putin? Przede wszystkim Zachód traci moralną władzę, krytykując Kreml, ale co jest równie ważne, Zachód staje się miejscem, gdzie system finansowy działa w sposób bez skrupułów i tam też Rosjanie, rosyjscy kleptokraci lokują swoje finanse. To, co chciałbym przekazać, co staje się dla mnie coraz bardziej oczywiste, to to, że stajemy twarzą twarz z międzynarodową prawicą, nie tylko populizm w małych miastach. Jest to po prostu międzynarodowa agitacja wspierana ogromnymi finansami i media należące do multimilionera jest to swego rodzaju właśnie faszyzm w mediach i oparty na fake newsach. Kolejna kwestia, jest bardzo smutna sprawa w tej wojnie kulturowej. Uprzedzenia rozwijają się w postępie geometrycznym, natomiast rozsądek rozwija się w sposób liniowy. Trump przekonał 73% głosujących na republikanów, że FBI aktywnie próbuje naruszyć zasady demokratyczne, więc tym samym prowadzi swoją politykę od jednej konfrontacji do drugiej, ale nie możemy pozwolić i nie pozwala tym samym na również szybki wzrost rozsądnych opinii. Więc należy unikać tej wojny kulturowej. Bardzo trudno zwyciężyć w tej wojnie, bo tak naprawdę to jest wojna przeciwko kulturze, przeciwko racjonalności. Bardzo trudno, aby racjonalne argumenty zwyciężyły w tej wojnie. To, co potrzebujemy zrobić, to stworzyć taką radykalną nadzieję, progresywne rozwiązanie, nie odległą obietnicę, ale cele, które daje się zrealizować w krótkofalowej perspektywie. Odbudowę miast, które zostały zapomniane, zwiększenie wynagrodzeń, poprawa jakości życia. W Wielkiej Brytanii było to bardzo ważne. Rozumiem część tej krytyki skierowanej wobec Corbyna. Po prostu nie gramy już tę grę establishmentu politycznego. 80% Partii Pracy i 20% Partii Konserwatywnej. I 20% dla radykalnych ugrupowań. Co możemy zrobić? Musimy powiedzieć, no nie będziemy partią lekarzy, prawników. Będziemy partią reprezentującą robotników, was. I to, co dzieje się w pubach, klubach, w jednym rogu mamy klasę pracującą, lewicową i ksenofobii z drugiej strony. I dyskutują. Nie dyskutują na temat polityki środka. Na koniec chciałbym odnieść się, zbliżam się już do końca swojej wypowiedzi, chciałbym odnieść się do Polski i kwestii nowej ustawy, która ogranicza możliwość wypowiadania się w sprawie Holokaustu. Niemcy, tak jak zostało to powiedziane, że Niemcy są sami odpowiedzialne za Holokaust. I prawicowa część społeczeństwa niemieckiego, historycy CDU
starają się ograniczać tę winę w debacie, jaka toczy się w Niemczech. Ale mówimy, kontynuujmy tę debatę, nie ograniczajmy jej, musimy zrozumieć, jakie niebezpieczeństwa się tam kryją. Historia również dotyczy tej całej złożoności, charakterystyki ludzi. Jeżeli popełniane jest przestępstwo, obmijanie wszystkich ludzi, to fatalny sposób na pisanie historii. Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce zdarzenia, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej, stawiają poważne zagrożenie. Jak możemy... Auschwitz to nie może być miejsce, być nazwane fake newsem. To miejsce istnieje faktycznie, to miejsce, gdzie historyczne przestępstwo miało miejsce. Wzbudziło to całe mnóstwo emocji i uczuć w ludziach na całym świecie. Nie tylko chodzi tutaj o Niemcy, ale o ludzkość. Jeżeli człowiek jest w stanie zrobić coś podobnego, każdy człowiek jest w stanie zrobić, więc musimy pamiętać o tym. Być może część z was pamięta odnowę humanizmu, uniwersalizmu, praw człowieka, nie na szczeblu wyłącznie międzynarodowym, tak jak Stefan Hessel odnosił się do tego. Powinniśmy odnosić się do tego nie jako Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka, ale Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka, więc kwestie takie jak Holokaust, czy człowiek, i jeżeli odpowiedź wasza brzmi nie, że człowiek, wniosek, jaki powinien płynąć z analizy tych wszystkich zdarzeń, powinien być taki, że nigdy nie powinniśmy dopuścić, aby coś podobnego zdarzyło się ponownie. Jeżeli Holokaust przestanie stymulować naszą wewnętrzną analizę, nas jako istoty ludzkie, będzie to bardzo niekorzystne zdarzenie polityczne i wydaje się, że PiS wykorzystuje właśnie to. I wszystkie partie nacjonalistyczne, również we Francji, Francja nie uczestniczyła w Holokauście, więc kto? Jest to niesamowite, jak wiele osób zaangażowanych było w to. Więc moje pytanie do was brzmi, bardzo trudne pytanie. Brexit zmusił mnie i moje pokolenie do zapytania się, czy nasz kraj mógłby stać się prawicowym, ksenofobicznym? I odpowiedź brzmi tak. Więc pytanie, które stoi przed Polską, czy Polska może stać się nie tak jak w czasie nazizmu, ale jak miało to miejsce w latach 30. Jeżeli sądzicie, że nie, po prostu pomyślcie ponownie, ponieważ to, co dzieje się, dokładnie tak samo dotyczy to Niemiec, czy centrum polityczne niemieckie może rozpaść się w wyniku jakiegoś szoku, który nastąpi w przyszłości. Jeżeli możecie wyobrazić sobie to, to dostrzegacie te ryzyka. Jeśli globalny porządek społeczny rozpadnie się, nie będzie konwencji genewskiej, ponieważ jeżeli ludzie na Twitterze będą, ludzie na Twitterze łamią konwencję genewską. Militaryzacja i śledzenie społeczeństwa jest obecnie na dużo większym poziomie niż w latach 20. czy 30. Nie chcemy, żeby zdarzyło się to, co zdarzyło się w połowie wieku 20. Straciliśmy proletariat, straciliśmy mnóstwo ludzi, którzy walczyli w różnych miejscach w Europie i na świecie, którzy walczyli właśnie tu. Straciliśmy tę kulturę. Nie jesteśmy wystarczająco silni, aby bronić tych wartości ponownie w podobny sposób. Więc należy tych ryzyk unikać. Więc powinniśmy zadać sobie pytanie, co możemy zrobić, aby radykalizować opozycję w stosunku do właśnie prawicowego antysemityzmu, nacjonalizmu. I powinniśmy budować ten potencjał w politykach centrum,
aby te wszystkie złe rzeczy nie zdarzyły się ponownie, ale jestem przekonany, że jest to po prostu możliwe. Powinniśmy po prostu uznać to ryzyko i ograniczyć to ryzyko, jeżeli to tylko możliwe, i na tym może zakończę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby wygłosić krótki komentarz bądź zadać pytanie naszemu gościowi, to teraz jest ten czas. Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie, zabrać głos? Filip Konopczyński. Pytanie dotyczyć będzie nierówności. Jak sądzisz, jaka definicja nierówności, jaką byś zastosował, tak aby precyzyjnie wyjaśnić sytuację, jaka ma miejsce obecnie? Nie chodzi tylko o kwestie gospodarcze, nie chodzi tutaj o nierówność szans, a dużo więcej, jeśli chodzi o stan umysłu. Mówiłeś tutaj o tej narracji. Jakiego rodzaju progresywna narracja byłaby lekarstwem dla tego? Zgadzam się z twoją diagnozą. Krótka odpowiedź. W książce Thomasa Pikettyna bardzo wyraźnie stwierdza on, co zdarzy się, jeżeli nie będziemy ograniczali ryzyka, jeżeli nie będziemy ograniczali tej nierówności aktywów. Nie chodzi tutaj o nierówność dochodów, a nierówność aktywów. Bogaci, aktywa bogatych ludzi podwajają się, potrajają co 10 lat. I ten rodzaj nierówności, są oczywiście pewne teorie, Jewgeni Morozow uważa, że skończy się to takim feudalizmem cyfrowym. Dolina Krzemowa po prostu będzie funkcjonowała i po prostu bogaci będą się dalej bogacili. I ta bańka aktywów będzie się zwiększała niemalże w nieskończoność. Więc ludzie widzą jedynie początek tego procesu. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o moje pokolenie, które doświadczyło znaczny wzrost dochodów i mobilności, uważano, że państwo opiekuńcze nie może upaść i musimy po prostu dostrzec tę możliwość, że ta możliwość istnieje. Nie chodzi tutaj o nierówność, a bardziej o brak bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Ostatnio dużo mówi się na temat kolejnej rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. I jakie jest twoje zdanie na temat wpływu tej rewolucji na relacje społeczne w Europie i generalnie na świecie? Więc no, dochodzimy do sztucznej inteligencji, więc moja reakcja na to byłaby taka, że przede wszystkim te osoby, które mówią, że automatyzacja może prowadzić do sytuacji, w której zniknie połowa miejsc pracy, uważam, że tak możliwe, że jest to jak najbardziej możliwe. Więc uniwersalne podstawowy dochód i usługi. To są te kwestie, o których coraz częściej się mówi. I są to fundamentalne kwestie. W Davos transhumanizm był takim hasłem. Jeżeli wchodzimy w epokę posthumanistyczną, nie ma już uniwersalnym. Po prostu ludzie będą mieli ramiona, ręce zastąpione przez ramiona robotów. Jeżeli coś takiego się stanie, przełamujemy 40-tysięczną historię ludzi. I możemy powiedzieć, że
no, chce wartości ludzkie, a nie wartości korporacyjne. Nie będzie już więcej wartości ludzkiej w stosunku do sterowania algorytmicznego i sztucznej inteligencji. Więc powinniśmy bronić naszych praw. To oczywiście uruchamia kolejne dyskusje, ponieważ lewica nie wdaje się w taką filozofię moralną. Więc powinniśmy uzbroić się w tę filozofię moralną, która pozwoli nam podnieść rękę i powiedzieć nie na pewne rzeczy, na przykład sterowania algorytmicznego i sztucznej inteligencji. Dużo mówię w swojej kolejnej książce na temat sztucznej inteligencji. I wiele osób rozumie, że jest to coś niebezpiecznego, jest to niebezpieczne społecznie, ponieważ Chiny, cokolwiek jest wytwarzane, Chińczycy starają się wykraść tę technologię. I na przykład Chiny mogą wykorzystać to w złym celu. Czy można takie rozwiązania produkować w sposób bezpieczny na Zachodzie? To kolejne pytania. Pytania, jakiego rodzaju kontrakt społeczny może zostać podpisany na rzecz całego społeczeństwa? Tak jak miało to miejsce w przypadku sektora papierosowego. Oczywiście możemy całe kolejne spotkanie poświęcić właśnie tej tematyce. Nazywam się Sylwan, pochodzę z Francji. No nie zgadzam się całkowicie z twoją diagnostyką. Uważam, że nie jest wystarczająco złożona i przejrzysta. Historia jest złożona. Mówiłeś tutaj o Serafinie i wydaje mi się, że odnosisz się tutaj do neoliberalizmu jako ważnej rzeczy, ale nie mówisz o samym neoliberalizmie jako takim. Więc zgadzam się z niektórymi rozwiązaniami, do których odnosisz się w swojej książce. Jeśli chodzi o redystrybucję, ale jaka jest twoja metodologia? Dlaczego mówisz o tych kwestiach? Czy wynika to z obserwacji? Opowiadasz na podstawie wywiadów? Mówisz o Orbanie, o II wojnie światowej i tak dalej. No wiem, co masz na myśli. Wielu naukowców, akademików jest uwięzionych w świecie myśli spekulatywnej i ciężko pomyśleć im trochę na zewnątrz, poza tym światem, przedstawić pewne propozycje. Więc jako dziennikarz moja praca nie jest oceniana przez podobnych mnie. Więc uważam, że rzeczywistość istnieje równolegle do tego, co ja odbieram. Materializm determinuje świadomość, ale wierzę również, że jest również proces zmian funkcjonujący w społeczeństwie poprzez klasy. Niektórzy określają to jako marksizm, ale nie uważam, aby marksizm funkcjonował jako pełna myśl. Tak wygląda moja metodologia. Oczywiście opieram się tutaj na serii obserwacji i staram się, próbuję teoretyzować. Jeżeli zapytałeś o tą teorię i metodologię, teoretyczna obawa moja polega na tym, opiera się, że irracjonalizm wbudowany jest w postmodernizm. A moim zdaniem jest to taka ideologia niewolnika neoliberalizmu. Stały sceptycyzm
i postmodernizm, który doprowadził to pokolenie do sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie bronić nas jako istoty ludzkie. Więc Orwell, Levy, Arendt, marksiści, trockiści, więc ten marksizm metodologii humanistycznej jest bardziej interesujące dla mnie niż wszystko, co zostało napisane od 1979 roku. Jest to być może kontrowersyjne stanowisko. Moje pytanie jest w całym pana wywodzie. Człowiek jest homo economicus, ale kompletnie nie jest człowiekiem biologicznym. Nie mamy w ogóle świadomości tego, że człowiek ma potrzeby, musi jeść, musi oddychać, musi pić wodę, potrzebuje społeczności, w której może żyć, nie ma w ogóle ekosystemów, nie ma dóbr wspólnych. W dniu dzisiejszym widzimy ucieczkę od tego całego kryzysu neoliberalnego, między innymi poprzez tysiące miejsc na świecie, gdzie ludzie poprzez społeczności odzyskują prawo do ziemi, do uprawiania razem, do zaspokajania wzajemnie swoich potrzeb, o uzyskanie autonomii od systemu. Tego w ogóle, to się w ogóle nie pojawia w pana rozumowaniu. W książce na temat postkapitalizmu o tym mówię, więc mówimy tutaj o tej ekonomii współpracy, spółdzielni. Jest to dobry punkt wyjścia do tej transformacji, tak aby stworzyć gospodarkę, która z punktu ekologicznego widzenia byłaby możliwa. A to, co ten mój wkład do tej debaty polega na tym, że państwo jako takie stanowi istotny organizm. Ochrona tych społeczności, stworzenie regulacji prawnych, które pozwoli rozwijać tę sferę produkcji i ograniczy produkcję opartą na spekulacji. To wówczas prowadzi z tej lewej strony spektrum do możliwości wykorzystania kapitalizmu w sposób taki, aby zrealizować tę transformację. Powinniśmy wykorzystać obecne państwo, jakie znane, aby stworzyć, tak jak anarchiści czy zieloni wierzą, stworzenie po prostu takiego alternatywnego społeczeństwa poza kapitalizmem i wierzą, że kapitalizm upadnie, a takie społeczeństwo przetrwa. Więc staram się nadać nową misję społeczno-demokratyczną państwu, jakie znamy, tak aby budować ten rynek kolaboratywny i gospodarkę opartą na współpracy. Nie odnoszę się być może do kryzysu środowiskowego, ale rozumiem jego znaczenie. I speak English, so... Będę mówił po angielsku, więc nie ma potrzeby korzystania ze słuchawek. Oczywiście przystąpienie było doskonałe. Z przyjemnością się ciebie słuchało. Podobało mi się szereg idei, o których mówiłeś, jak miałoby to wyglądać dalej, jeśli chodzi o politykę. Ale twoja analiza przyszłości wydaje się... czymś, z czym nie zgadzam się. Oczywiście dystopia to jedna z możliwości, ale wcale niekoniecznie tak musi być. Popieram dystopii. A twoja analiza neoliberalizmu. Oczywiście neoliberalizm przeżywa kryzys od początku tego tysiąclecia. Neoliberalizm być może istniał w latach 90. Więc ta kwestia, że neoliberalizm jest w kryzysie, no to już trwa od jakichś 18 lat. I muszę przyznać, że nie jestem przekonany do twojego opisu, w jaki sposób ta gospodarka neoliberalna funkcjonuje. Że tylko chodzi tutaj o zachowania wymuszone.
o osiąganie wyników. Społeczeństwo niemieckie i inne społeczeństwa nie funkcjonują w taki sposób. I przypuszczam, że również podobnie jest w przypadku społeczeństwa brytyjskiego. Jest to jedynie część gospodarki i być może nie do końca rozumiemy w taki sposób neoliberalizm. I tu chciałbym zadać pytanie. Nie do końca rozumiem, jak różnicujesz, że neoliberalizm jest tym niemalże złem i musimy w jakimś sensie ochronić, oszczędzić neoliberalizm. Więc przypuszczam, że jest tutaj rola dla politycznego neoliberalizmu, a społeczna demokracja, tak jak ja ją rozumiem, zawsze jest liberalna, jest wolna i chce umocować ludzi, jednostki, nie tylko masy czy klasy, ale jednostki. I to, co jest bardzo ważne, aby zróżnicować w stosunku do marksizmu. Być może źródło jest to samo, ale te odpowiedzi, jakie powstały, są różne. Wydaje mi się, że za dużo skupiłeś się na klasie i jednostka w jakimś sensie została tu zapomniana. Nie spodziewam się jakiejś odpowiedzi, ale być może będziesz w stanie krótko odpowiedzieć. Nie jestem w stanie udzielić krótkiej odpowiedzi. W książce, z którą najbardziej się identyfikuję. Chodzi tutaj o te dwie ostatnie moje książki, czyli dlaczego pojawiają się te wszystkie protesty i książka dotycząca postkapitalizmu. Jest to teoretyczna próba pokazania, dlaczego Lenin, nie, ale Marx mylił się co do proletariatu. Ponieważ odnosi się do zmiany całej ludzkości, a nie określonej klasy. Jeżeli zbyt podkreślałem tutaj rolę klas, no, słyszałem o tym dość dużo w Polsce, ale ta przyszłość ludzkości opiera się na jednostce i pod tym się podpisuję. Wierzę, że jest to właśnie ten Marks, który jest humanistyczny, Paryż 44 rok, niemiecka ideologia. Natomiast jeśli chodzi o moją analizę neoliberalizmu, nie da się tego wyjaśnić krótko, ale tym siłą napędową całego systemu, nie jednego kraju, ale całego systemu, to stworzenie nierównowagi finansowej pomiędzy krajami produkującymi i konsumującymi. I ta debata pomiędzy mną a na przykład Martinem Wolfem z Financial Times, on twierdził, że ta nierównowaga była nieunikniona, ale moim zdaniem te nierównowagi są wbudowane w system i mogą rozwiązać się w formie tylko coraz większych kryzysów finansowych. Tak jak miał to miejsce w 1997 roku, to pierwszy kryzys finansowy, następnie dotkom, sekurytyzacja i finanse. Każdy z tych kryzysów jest coraz większy i to powoduje, że system ma możliwość replikowania się. Buduje to oczywiście ideologię prywatnej własności i okazuje się, że banki stają się właścicielem tak naprawdę właścicielami państw, ale bank centralny interweniuje w gospodarkę. Ingeruje w gospodarkę. Sytuacja oczywiście jest dużo bardziej złożona. Podzielam osoby takie jak Soros, który pisał o tych supercyklach. Ale zostawię to na tym etapie. Oczywiście dużo więcej można było na ten temat powiedzieć. Odpowiedź jest taka, że nie powinniśmy zacząć mówić tutaj o klasie, ale jest pewna część społeczeństwa brytyjskiego, która w taki sposób myśli, jest w dużym stopniu zorientowana na klasę. Ostatnie wybory pokazały, że młodzi, nowocześni ludzie
starali się budować ten proces w sposób partie centrum liberalnego, biała klasa pracownicza, po prostu starała się utrzymać poza właśnie głosowaniem, poza polityką. Więc udaliśmy się do nich, prowadziliśmy pewnych młodych ludzi o dużo bardziej otwartych umysłach. Powiedziałbym tak, że demokracja społeczna czy progresywna lewica to socjalny liberalizm. Alexander Dobrin stwierdził, że musimy przeciwstawić się i lewica, czy to zieloni, czy socjaldemokraci mogą być siłą, która mówi młodym ludziom w krajach takich jak w Niemczech, że będziemy bronić tego, co miało miejsce w roku 1968, czyli dostęp do aborcji, dostęp do środków antykoncepcyjnych. Ale nie nazwałbym tego neoliberalizmem. Jest to taki społeczny liberalizm i wydaje się, że młodzi ludzie mają niezbywalne prawa. Być może nie w Polsce, ale w dużej części Europy Zachodniej tak to wygląda. Bardzo, bardzo dziękuję. Thank you very much for myself. For your very interesting. Thank you very much. To ja coś powiem. Tam na koniec, tak? Dobrze. Jeszcze raz dziękując Państwu, wszystkim naszym panelistkom, panelistom. Zgodnie z programem teraz powinno się odbyć krótkie podsumowanie, ale wydaje mi się, że podsumowanie w jednominutowej wypowiedzi wszystkich wątków, które pojawiły się tutaj na dzisiejszej konferencji, jest niemożliwe. Być może będzie możliwe za chwilę podczas skromnego poczęstunku, który przygotowaliśmy na koniec, tak jest? Tak, właśnie chciałam zaprosić Państwa jeszcze serdecznie do tego, aby nie opuszczać nas od razu po zakończeniu debaty, ale tak, udać się z nami na lampkę wina tutaj w obszarze cateringowym, że tak powiem. Tak. Nasi goście, zarówno Paul Mason, jak i mam nadzieję Manuel Saracin, jeszcze z nami przez chwilę zostaną, więc w takiej bardziej luźnej, kuluarowej atmosferze będzie jeszcze możliwość ich zagadnąć o różne kwestie. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom, panelistkom. A ja mogę jeszcze jedno zdanie? Chciałam jeszcze Tobie, Michał, podziękować. Dziękuję. Ale chciałem powiedzieć, że to będzie taka bardziej moja opinia podsumowująca, bo wydaje mi się, że to, co było najważniejsze podczas tej konferencji, to to, że mieliśmy kilka perspektyw, i perspektywę niemiecką, i perspektywę brytyjską, i perspektywę polską. Wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotne. I chciałem przywołać kwestię, która była tutaj kilkukrotnie podkreślana i wydaje mi się, że ona łączy kilka wątków. Po pierwsze, łączy się z tym, że mieliśmy przedstawiciela partii ekologicznej i mieliśmy mówców z partii zielonych. Wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotne, że mieliśmy też tutaj przedstawicieli partii pracy, czy ten głos brytyjski, i także powiązany z wątkiem polskim, bo Wczoraj Independent opublikował informację, że Jeremy Corbyn będzie kładł wielki nacisk na kwestie klimatyczne i jednym z narzędzi ma być nowe rozumienie własności, znaczy, że to sektor publiczny ma wziąć na siebie tą odpowiedzialność za zmiany klimatyczne. A na przykład we Wrocławiu, który wczoraj został ogłoszony najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce, Wrocław wczoraj i przedwczoraj miał najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Europie, a niektórzy twierdzą, że na całym świecie. Mamy ten problem, że władze miejskie nie mogą prowadzić skutecznie polityki antysmogowej, ponieważ nie kontrolują sieci ciepłowniczej, która została sprywatyzowana. Więc wydaje mi się, że ta kwestia, i tutaj wracam do kwestii ogólnej, bo rozpoczęliśmy dyskusję od kryzysu demokracji, że ludzie nie wiedzą w sprawczość instytucji demokratycznych i wydaje mi się, że odzyskanie sprawczości dla instytucji publicznych na rzecz progresywnej polityki służącej wszystkim, a nie nielicznym, nawiązując do hasła Brytyjskiej Partii Pracy, to jest także wyzwanie, które powinniśmy sobie jako demokraci wyznaczyć. Dziękuję. No, zrobiłeś wspaniałe podsumowanie, więc jeszcze raz dziękuję Tobie, Michale, dziękuję wszystkim Państwu, Paniom, Panom i zapraszam na drobny poczęstunek.